Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dobry wieczór, 21.03. Karolina Opolska zapraszam na studio wyborcze. No i proszę Państwa, mam ogromną tremę, bo sytuacja jest taka, że pan doktor Demiro, czyli doktor Mirosław Oczkoś, jeszcze go tu nie ma. Doktor jest strasznie zabiegany i musi być w wielu miejscach naraz. Jestem z nim w kontakcie, jedzie do nas, natomiast bardzo nie chciałam, żeby była taka sytuacja, że Państwo już czekają, bo widzę, że już Państwa jest całkiem sporo. Więc nie chciałabym, żeby Państwo czekali na, na, na naszą transmisję i zastanawiali się, co takiego się dzieje i czy być może tak jak wczoraj studia nie będzie. Studio jest. W ogóle co do tego, co wydarzyło się wczoraj, to ja tutaj muszę przeprowadzić chyba swoje własne śledztwo i powołać jakąś komisję śledczą, studyjną komisję śledczą, która ustali, co takiego się wydarzyło, że wczoraj się studio wyborcze nie odbyło i wyciągnie odpowiednie konsekwencje wobec winnych tego obrzydliwego zaniedbania. Natomiast dzisiaj studio. Jest. Jest, pan doktor, obiecał, że będzie w ciągu 15 minut, gdyż coś go e, zatrzymało, ale będzie, proszę się nie denerwować, będzie, e, ale pomyślałam sobie, że w związku z tym, że ja tu jestem, mam e, pyszną herbatkę, zupełnie jak pan prezes, który dzisiaj na komisji także zaparzył sobie pyszną herbatkę i państwo też są, to możemy sobie zrobić e, coś w stylu takiej sesji pytań i odpowiedzi. E, mam odpalony tutaj czat, więc, e, więc wszystko widzę, co państwo do mnie piszą, więc jeśli państwo mają, mają jakieś pytania, to ja teraz bardzo chętnie na te pytania będę odpowiadać. A doktor Mirosław Oczkoś obiecał, że jak tylko dotrze, to też wynagrodzi nam to opóźnienie i zostanie z nami dłużej, bo jak Państwo na pewno wiecie, bo jesteście stałymi widzami. Studio zwykle trwa godzinę, to dzisiaj czyli kończy się koło 22.00, to dzisiaj sobie podtrzymamy doktora i do 23.00 jak będzie trzeba, kiedy tylko do nas dotrze. Yy, więc tak, widzę u części z Państwa wyrozumiałość, jeśli chodzi o spóźnienie doktora i yy, yy. Proszę pytać, o co Państwo chcą. A ja, czekając na te pytania, może opowiem, co się stało, i powiem, o co będę dzisiaj doktora Demiro pytała. Tylko od razu widzę, że Państwo już powysyłali super naklejki, to pozwolę sobie podziękować, chociaż zakładam, że te super naklejki pewnie są bardziej dla doktora, ale załóżmy, że ja dziękuję również w imieniu doktora Mirosława Oczkosia. I przekażę mu państwa podziękowanie, jak tylko tu do nas dotrze. Cezary Zieliński wysłał na samym początku super naklejkę, nasz stały widz. Bardzo, panie Cezary, dziękuję i pozdrawiam. Magdalena Anton, która pisze pierwsze 40 minut, to Bitwa synków. Kto bardziej kocha tatusia? A Hugo zaśpiewał, bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś. Jest to oczywiście komentarz do dzisiejszego posiedzenia Komisji Śledczej zajmującej się sprawą Pegasusa. Bardzo celny. Piotr Wasilewski wysłał nam super naklejkę. Naklejkę, szybko przelatuję przez czat. Marek Wilczak, który pisze: Wybieram was na żywo. doktor Demiro w czy poczeka. Obiecuję, naprawdę doktor jedzie. Byłam, rozmawiałam z nim, więc proszę nie uciekać, proszę czekać: doktor zaraz przyjedzie. Andy Bielecki, który pisze: doktor Demiro, kaczorek zakwakał, a ja koci, koci, koci. Kto tam jeszcze do nas napisał? No, i to na razie tyle, więc, yy, więc tak, przepraszam, bo właśnie muszę jednocześnie przeglądać czat i do Państwa mówić. Jeśli widzę, że Państwo cały czas dołączają, więc uspokajam. Doktor Demiro. Będzie, jeśli dobrze liczę, powinno to być około 10 minut, i ja przez te 10 minut y, będę tu czytała Państwa pytania i odpowiadała na tyle, na ile dam radę to robić na żywo. O czym będziemy rozmawiać dzisiaj z doktorem Demiro? Oczywiście, czy z doktorem Mirosławem Oczkosiem. Tak mi się ten doktor Demiro już bił w głowę, że już inaczej w ogóle dla mnie doktor Mirosław Oczkoś nie funkcjonuje. Porozmawiamy oczywiście o dzisiejszej Sejmowej Komisji Śledczej zajmującej się kwestią inwigilacji przede wszystkim Pegasusa. Dzisiaj na, na posiedzenie sejmowej komisji został wezwany Jarosław Kaczyński. Ale Jarosław Kaczyński, mimo że wzbudził najwięcej emocji i najwięcej kontrowersji, to był świadkiem, drugim, pierwszym świadkiem był dr Kosiński z Wojskowej Akademii e, Marynarki. Nie, Akademii Marynarki Wojennej, przepraszam, z Akademii Marynarki Wojennej z Gdańska. I moim zdaniem to był bardzo ciekawy świadek, więc jeśli państwo pozwolą, to zacznę od tego pierwszego świadka, bo ta komisja była dużo bardziej spokojna, dużo bardziej merytoryczna i wydaje mi się, że równie ciekawa. bo przede wszystkim wydaje mi się, że pan profesor Kosiński był pierwszą osobą, która naprawdę wytłumaczyła na czym polega system Pegasus, dlatego, że doktor Kosiński to osoba, która ten system widziała, miała z niego szkolenie, widziała jak on działa, więc odpowiedział na wszystkie pytania, Okazało się, że te wszystkie podejrzenia, te wszystkie um, komentarze medialne dotyczące tego, jak bardzo niebezpieczny jest to system, który pozwala na to, żeby właściwie um, z zainfekowanym urządzeniem mobilnym zrobić niemal wszystko, to jest prawda. Łącznie z tym, Czego nie wiedziałam, być może Państwo wiedzieli, że dzięki Pegasusowi można na przykład w telefonie, takim jak mam ja i jak pewnie większość z Państwa posiada, oprócz prezesa Kaczyńskiego, ale tu też zaraz ciekawostka można w tym telefonie włączyć kamerę i można tę kamerę włączyć tak, że żadne z nas o tym nie wie, to znaczy nie dostajemy żadnego powiadomienia. Zazwyczaj, kiedy włączamy kamerę w naszych telefonach, jeśli robimy to sami, to widzimy, że ta kamera działa. A dzięki systemowi Pegasus ten telefon sobie może leżeć, tak jak mój, leży teraz na stole, jest całkiem czarny, nic się na nim nie wyświetla, a kamera mogłaby być włączona. Okazuje się też, że można dzięki Pegasusowi ustawić pewne alerty, to znaczy, jeśli coś dany in, obserwowany, inwigilowany yy, Przedmiot sprawy konkretnego robi, a służby są zainteresowane tą konkretną aktywnością, to mogą taki alert um, otrzymać. I to, co mnie bardzo za zaciekawiło i wstrząsnęło, właściwie, jeśli dobrze pamiętam, to Janna Kluzik. Um, e Yy, o, widzę tutaj komentarze. Przepraszam, Wendeta pisze, że to naganne, że studio wyborcze nie poinformowało widzów o niewyemitowaniu programu. Chodzi o wczorajszy program. Tak, ja już mówiłam, że wyciągnę surowe konsekwencje wobec winnych tego zaniedbania. Dzisiaj program jest i dr Mirosław Oczkaś też zaraz będzie. No więc, wracając do mm, tego, co mną tak wstrząsnęło, Joanna kluzi krotowska zadała do, yy, profesorowi Kosińskiemu, czyli pierwszemu dzisiejszemu świadkowi, pytanie. Yy, no bo zgodę na taki podsłuch, na taką inwigilację sąd wydaje na określony czas. Na przykład od 15 stycznia do 15 marca. No i teraz członkini komisji, Anna kluzi rostkowska pyta: no dobrze, no ale czy korzystając z systemu Pegasus, łatwiej jest faktycznie pozyskać dane od tego 15 stycznia. Czy lepiej jest ściągnąć absolutnie wszystko, co było na tym telefonie, i potem sobie wybrać to, co nas interesuje? I na to profesor Kosiński, czyli ekspert od cyberbezpieczeństwa, który zna ten system, mówi, nie, zdecydowanie łatwiej jest ściągnąć wszystko, co tylko jest na tym urządzeniu, a potem wybrać sobie, czyli już ta, z tego ściągniętego backupu, wybrać sobie. E ten zakres czasu, który, na który była zgoda na podsłuch. I mnie oczywiście, mając świadomość, jak wyglądała praca służb w ostatnich latach, e, narzuciło się pytanie, czy faktycznie służby, ściągając już absolutnie wszystko, rzeczywiście były tak uczciwe, że obserwowały i e, analizowały tylko konkretnie ten przedział czasowy, o który chodziło, czy zerkały sobie gdzieś dalej. Dostaliśmy super naklejkę właściwie. Dostaliśmy. Ja tu jestem na razie sama, ale zakładam, że to jest też na zachętę dla Mirosława Oczkosia, który już do nas pędzi. Hat Hamka e, pisze, że dziś kaczka. Rozumiem, że chodzi o prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Potwierdził, że rząd jest legalny, bo powiedział, że jeśli premier, czyli Donald Tusk, zdejmie z niego tajemnicę, to będzie mówił. No to ciekawe. Darecki e, pisze, e, dołączając swój komentarz do Super Naklejki, Jarek gdzie szalał, rzucał fejkami, naleśnikami i członkami. Członki miał przed oczami. Ale czy to wszystko miało sens? Niepełna przysięga Jarka. Zapytam o to doktora Mirosława Oczkosia, kiedy tylko się pojawi. Andy Bielecki pisze pozdrowienia, czy wszyscy wyczuli, jak y, kaczka, jak prezes Jarosław Kaczyński. Odnosił się do ostatniego przesłującego per członku cały czas. No, Ja rozumiem, że to chodziło o to, że prezes Jarosław Kaczyński miał duży problem z tym, że członkowie właśnie Komisji Śledczej tytułują go per świadku. Nie czuł się z tym najlepiej. RB, super naklejka, bardzo hojna z komentarzem. Pani Karolino, w końcu okazja, by pochwalić i podziękować za umilanie nam wszystkim tych trudnych lat. To bardzo miłe, naprawdę bardzo dziękuję. Czy czeka nas lustracja z rodem z lat 90.? O to też pozwolę sobie zapytać doktora Oczkosia, jak tylko się zjawi. Mała cholera, pisze poseł Kaczyński. Okazał się być prezesem wszystkich dziadersów. Poczucie wyższości, lekceważące zachowanie, nie pamięci cud. Pozdrawiam Super Duet. Mam nadzieję, że Super Duet już niedługo się tu pojawi, czyli druga część naszego duetu. Anna Jankowska-Matyja. Dzisiaj poczułam smutek, że rządzą nami ludzie jednak dość średni intelektualnie z jednej i z drugiej strony. Państwo piszą ciągle, że dr Mirosław Oczkoś jest lub był u radka Grucy w podejrzanych politykach. Podejrzewam, że tam ta rozmowa jest nagrana i że do, bo doktor jest w drodze do nas. Nieco spóźniony, ale już pędzi. Kończąc ten wątek, o którym mówiłam wcześniej, czyli profesora Kosińskiego, który zeznawał jako pierwszy, nie wiem, czy Państwo pamiętają, w ubiegłej kadencji parlamentu powstała w Senacie komisja, która zajmowała się kwestią Pegazusa, i przewodniczył jej ówczesny senator Marcin Bosacki, który teraz jest. Posłem i jest wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Senacka komisja oczywiście nie ma takich uprawnień jak Sejmowa Komisja Śledcza, ale jakąś tam pracę wykonała, i między innymi na liście świadków był ów profesor Kosiński, który dzisiaj rano zjawił się na Sejmowej Komisji Śledczej. Przepraszam, tylko sprawdzę na pewno. To jest Akademia Marynarki. Tak. Tak, dobrze mówię. I profesor Kosiński, który został zaproszony wtedy grzecznie na posiedzenie senackiej komisji zajmującej się Pegazusem, zaproszenie to przyjął. Podobno wziął już dzień wolny z pracy i był w drodze z Gdańska do Warszawy, ale na komisję nie dojechał. I wtedy to były takie medialne komentarze, anonimowi informatorzy, że profesor dostał. Telefon, otrzymał telefon, i to był telefon z groźbami, które spowodowały, że w drodze z Gnańska do Warszawy, podobno na wysokości Muławy, zawrócił i nie stawił się na tej komisji. Na dzisiejszej komisji się stawił. I poseł Tomasz Trela z Lewicy zaczął go pytać właśnie o to, dlaczego nie stawił się na. To było w styczniu 2022 roku. Dlaczego w styczniu 2022 roku nie stawił się przed Senacką Komisją? Bardzo to było ciekawe, bo w momencie, kiedy poseł Trela. Hmm, Zaczął zadawać to pytanie i było już wiadomo mniej więcej, w którą stronę zmierza. To przedstawiciele prawa i sprawiedliwości, najpierw pan Przydacz, ale potem dołączył do niego poseł Ozdoba i poseł Gosek, zaczęli protestować, składać wnioski formalne, mówić, że to pytanie jest niezwiązane z pracami komisji i że natychmiast trzeba je przerwać. No ale poseł Trela pytanie dokończył i profesor Kosiński przyznał, że faktycznie odebrał w drodze telefon, Yeah. <laughs> I przez telefon usłyszał, że jeśli stawi się na ówczesnej senackiej komisji w styczniu 2022 roku, to jego przełożony, czyli rektor uczelni, na której profesor pracował, straci pracę. Pytany, kto do niego zadzwonił, odpowiedział profesor Krasnodębski. No i wtedy oczywiście mm, zrobiło się szum i zamieszanie, czy chodzi o profesora Zdzisława Krasnodębskiego, czyli obecnego eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości. Ale dopytany, sprecyzował, że chodzi o profesora Grzegorza Krasnodęckiego, również z Akademii Marynarki Wojennej, no, ale to bardzo ciekawy wątek, że mimo że jak podkreślano, wtedy taka senacka komisja nie ma żadnych uprawnień i właściwie nie ma sensu, żeby obradowa obradowała, to posłużono się groźbą po to, żeby eksperta zniechęcić do zeznań przed tą komisją całe szczęście te różne czasy się skończyły i ekspert czyli profesor Kosiński mógł zeznać przed dzisiejszą komisją. No i to, było, to była ta pierwsza część z profesorem kosińskim, bardzo ciekawa, bardzo merytoryczna. A potem nadeszło samo południe i przed sejmową um, komisją Śledczą do spraw Pegasusa stawił się, Jarosław Kaczyński. Nie byłby prezes chyba sobą, gdyby się odrobinkę nie spóźnił, mimo że prace zaczynały się dosyć późno, bo w, o, o 12.00, no to prezes przyszedł spóźniony, niewiele, bo 5 minut. Po tym, co prawda, po przerwie spóźnił się 20 minut, ale na tej przerwie jadł na leśniki. To wszystko ma ze sobą związek, bo awantura o naleśniki była jedną z głównych awantur dzisiejszego posiedzenia, co chyba. Dużo mówi o tym, jaki był poziom tego, co się dzisiaj działo na Sejmowej Komisji Śledczej. Zjawił się prezes Kaczyński. No i stało się to, co, czego się obawiali przedstawiciele z obecnej koalicji rządzącej, czyli prezes oraz jego akolici w postaci głównie posła Ozdoby i posła Goska, ale także pana Przydacza, posła Przydacza, robili wszystko, żeby ta komisja, Zamieniła się w farsę. I ze smutkiem muszę stwierdzić, że dosyć skutecznie. Ten plan przeprowadzili, bo mam wrażenie, że minęła prawie godzina. Nie, no nie mam wrażenia, wiem, bo oglądałam. Minęła prawie godzina, zanim udało się zadać pierwsze pytanie panu prezesowi. Bo pan prezes stwierdził, że nie może zeznawać przed komisją, jeśli nie otrzyma zgody premiera Donalda Tuska, dlatego że według prawa prezes. Potrzebuje takiej zgody, żeby ujawniać różne informacje niejawne. To w ogóle jest bardzo ciekawe, dlatego że przecież prezes przez wiele dni przed komisją mówił, że on nie ma żadnej właściwie wiedzy. Nawet mam taki cytat. Jeszcze przed dzisiejszym dniem powiedział, że. Dokładnie tak. Obawiam się, że tam, czyli na komisji, będzie wiele pytań, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo po prostu moja orientacja w tej sprawie niewiele przekracza, a może w ogóle nie przekracza tego, co jest w tej chwili w mediach. I potem w trakcie tej komisji, już później, kiedy prezes zaczął odpowiadać na pytania, wielokrotnie podkreślał, że jego wiedza jest właściwie marginalna i on nic nie wie, nie przywiązywał wagi do tego, co się na tej komisji działo. A mimo to długo trwała ta przepychanka, w której pan prezes twierdził, że on nie złoży przysięgi, bo on nie może mówić wszystkiego, co wie, ponieważ musi mieć od tego, do tego zgodę premiera, no i przecież chyba nie będzie żadnego problemu, żeby premier y, Donald Tusk taką zgodę wydał, no bo przecież premierowi zależy. O, panowie się przekrzykiwali. Ja mam wrażenie, że przewodnicząca komisji, czyli pani Magdalena Sroka, nawet sobie nieźle w tym radziła. Aczkolwiek mam też takie poczucie, że członkowie komisji się mogli nieco lepiej przygotować do tego, co tam się działo. Zastanawiam się też, dlaczego, no bo komisja. Ma ekspertów. Dlaczego, ym, dlaczego nie posłużyła się tymi ekspertami? Dlaczego na przykład Pani Przewodnicząca nie y, zarządziła przerwy, podczas której na przykład można by wyjaśnić, czy faktycznie komisja miała obowiązek wystąpić do premiera o taką zgodę, a później premier y, Premier, no już nie Premier. Jarosław Kaczyński, prezes, przewodniczący złożył taką niepełną przysięgę, no i teraz pojawiają się wątpliwości, czy w ogóle komisja miała prawo prezesa, mimo tej niepełnej przysięgi, przysłuchiwać i czy w ogóle te te, te zeznania prezesa mają teraz jakąkolwiek wagę. Pozwolę sobie teraz, żeby nieco odsapnąć od tego monologu, przeczytać, co tu Państwo powysyłali. Bardzo dziękuję, że Państwo w ogóle tak licznie są tu, mimo że jestem ciągle sama, ale według e, mojego zegarka e, doktor Oczkoś już naprawdę lada moment powinien się zjawić i, tak jak mówiłam, nie odpuszczę mu tego i będzie tutaj siedział bitą godzinę, nawet jeśli to będzie oznaczało, że będę go trzymała do 23. E, ale co też Państwo piszą? Dostałam, dostałam, no zakładam, że dostałam. E, Dostał pan doktor na zachętę, doktor Demiro, który zaraz się zjawi. Naklejki od Piotra Wasilewskiego, Ewy Stępień, Anny Walkowiak, a Walkowiak Karoliny Łączkowskiej, Michała Duki, Pauliny Waszakowskiej. Yy, I uwaga, I ja teraz na żywo, na wizji, odbieram telefon od doktora Mirosława Oczkosia. O, rozłączył się. Zaraz, odzwaniam do doktora Mirosława Oczkosia, bo może to albo, zaraz, tutaj moja wspaniała realizatorka Julka biegnie zobaczyć, czy doktor jest. I zaraz, być może zaraz wpadnie tu nasz wspaniały doktor yy, i będziemy już mogli przejść do tego, na co Państwo na pewno naprawdę czekają, czyli do rozmowy z doktorem Mirosławem Oczkosiem. To ja jeszcze, bo Julka wybiegła sprawdzić, yy, przeczytam komentarze. Yy. Andy Bielecki o doktorze Demiro. Andy Bielecki, który pisze, że jest ok też napisał, że jestem gwiazdą, bardzo dziękuję, ale nie, to jeszcze nie. Kazi, który też mi tutaj podtrzymuje na duchu, że solo też mnie można posłuchać. I pan Dominik też nie podsłuchuje, Kamrowski na duchu, że można mojego monologu jakoś słuchać. Agnieszka Gautier jest bardzo ciekawa, jak doktor Demiro skomentuje to wszystko. Ja już słyszę, że on tam jest za drzwiami, więc zaraz, um, zaraz skomentuję. Katarzyna Mazek, tata jest wielkim fanem, strasznie się Jara, kiedy słyszy moje nasze nazwisko. Pani Katarzyno, czy to jest Mazek, czy to jest mążek, czy marzek, bo nie jestem pewna. Mamy już doktora? Mam już doktora, to kończę tę porcję Państwa wiadomości, już doktor tu zasiada. Mam Anka 9901, może ta komisja tak celowo tak słabo przygotowana. Magda Esz, to wspaniale, że prezes nadal prezesem. Chris D., youtuber. Jak widzę posła ozdobę, to ciśnienie mi skacze. Jak taki Warchoł, dostał się do Sejmu. W Sejmie też jest jeden poseł, Warchoł, do niedawna minister. Karolina Łączkowska, co dalej z agentem? Tomkiem, Suzy Last, czy zaprosimy kiedyś Dominikę Wielowiejską? A spróbuję Dominikę Wielowiejską zaprosić. I Michał Jarosz, e, młodzi widzowie z kanału Zero, zaskakująco, propisowo. Dzień dobry, panie członku. Panie członku studia wyborczego, miło, że pan do mnie dołączył. Korki. <noise> no więc z ogromną radością. Przedstawiam doktora, którego nie trzeba przedstawiać, doktora Demiro, doktor Mirosław Oczkoś, ekspert od spraw wizerunku politycznego. Tak to po, po, powiedzmy teraz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry Cześć, wieczór. Cześć, Mirku. Co Prze słychać? Cześć. No. <laughs> Czy oglądałeś dzisiejszą komisję? Ano. Czy oglądałeś, jak panowie się członkami <laughs> okładali? Nie. Tak, 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 tak. No to jedna z bardziej takich... To, e, e, takich, no to, to po, potwierdza, że trzy rzeczy rządzą światem. Władza, pieniądze i seks. E, także tutaj wszystko się sprawdziło. Ja zdążyłam w oczekiwaniu na ciebie streścić to, co się działo na dzisiejszej komisji. Udało się? No, na ja pewno wiem, nie tak zdolna, tak, ale. Nie to... bym to z tobą zrobiła, ale jakoś mi się tam udało. Mhm. Opowiedziałam najpierw o tej pierwszej części, która według mnie paradoksalnie była nieco ciekawsza, czyli z tym profesorem Kosińskim z Akademii Marynarki Wojennej. Tak. Chociaż on też już miał dosyć pod koniec. No ale prezesa mm. trzymali się chyba 7 godzin. No, prezes musiał to dobrze przemyśleć, bo spóźnił się 5 minut. Tak. Miał taktykę, a później no już jak to poszło, nie? No dobra, ale powiedz mi, co no. ty w ogóle o tym myślisz? Bo ja, y, ta pierwsza godzina, y, czyli ta godzina, kiedy trwa ta awantura, czy prezes będzie zeznawał, czy nie będzie, czy potrzebuje zgodę Donalda Tuska, czy nie potrzebuje, to w ogóle jest <śmiech> niesamowite, <śmiech> nie? Że nagle, że nagle prezes potrzebuje zgody Donalda Zgodę rodzica, Tuska. tak, żeby mógł. Y, ja mam wrażenie, że to ze strony komisji, chodzi mi o tych <śmiech> członków, <śmiech> o tych członków mi chodzi z Ja rozumiem. Z czy koalicji rządzącej, bo wiadomo, że ci członkowie. Członek z ramienia, ja tak, wiem. Człowiek, członek z ramienia wysunięty na czoło. Tak. Z Prawa i Sprawiedliwości, no to grali w tę grę, która była przygotowana. Nie masz wrażenia, że to można było jakoś ładniej, szybciej, sprawniej uciąć? Nie wiem, ale oglądam różne komisje od samego początku, czyli od Rywinowskiej. Nie powiem, żeby masochistycznie wszystkie, bo to trzeba by mieć naprawdę dużą dozę już masochizmu. Natomiast jeżeli mielibyśmy to jakoś punktować, bo tam były nastawienia różne, to rzeczywiście w wersji takiej formalnej pierwsza część była na korzyść pana świadka. Mhm. Ewidentnie pan świadek Jarosław. Wszystko było tam taktycznie rozplanowane od momentu przyjścia poprzez znalezienie paragrafu, znaczy paragrafu, znalezienie tego takiej, tej luki według pana prezesa i jego ludzi, że on może nie zeznawać jak nie będzie miał zgody rodziców właśnie na te brzydkie tematy i tego się trzymali i próbowano nam wmówić, zresztą to akurat dobrze, że to się stało, dlatego że jeżeli ktoś miał wątpliwość na czym polegało e, e, przestrzeganie prawa przez partię, że tak zażartuje Prawo i Sprawiedliwość, to miał dokładnie w pigułce to. Od 89 roku czy tam 90, kiedy są różne przepisy o komisjach śledczych, jakoś nikt nie był w stanie zrozumieć tego inaczej. Tylko normalnie, że jeżeli jest zeznanie i dochodzisz do momentu, którego nie możesz, bo tam jesteś klauzulą, to wiesz na to nie odpowiada. Tak to się działo do tej pory. Normalnie. No i teraz właśnie okazało się, że ta. Czwarta, czyli trzecia Rzeczpospolitej, trzy i pół w zasadzie Rzeczpospolitej. I Jarosław, słynny statek z miasta, Genialne. znaczy geniusz, tak, z, z dzielnicy Joliborz, po prostu z uśmiechem, on był przygotowany, był na 100% po jakiejś aszwagandzie, czy po czymś tam, nie wiem, co on tam miał. Sprawdzał, czy też w tym dzbanku to ma, czy nie ma, czemu czegoś tam nie dosypali. No, był teatr. To był teatr, w którym dali się wciągnąć członkowie komisji, ponieważ nie byli przygotowani na to, jak można rozegrać coś takiego. I to, że pani Sroka, która według mnie sobie całkiem nieźle radzi, tak, w ogóle, jeżeli. No ja też właśnie wspominałam, że przeszedłej, że ma wszystkich krytycznych uwag. Tam jest. to nie jest prosta. To nie jest prosta do obsługi komisja. No to w ogóle. Natomiast. Natomiast to pokazało właśnie, że nie byli na wszystko przygotowani. Jeżeli mieli jakiś wsad merytoryczny, no to nie mieli wsadu takiego technicznego, to znaczy to, to trzeba przygotować zawsze, bo jeżeli pan prezes Jarosław był na górze i przyszedł 5 po, no to powiedzmy mógł przyjść 10 nie? I to cała sytuacja, kiedy on, bo on też był na początku zdenerwowany, to nie jest tak, że jemu to poszło jak z płatka. tam się przywitał z jakimś wieloletnim żoliborskim kolegą, kolega się zdziwił, ale się przywitali, później mówi, no dawno państwa tyle nie było, cieszę się, Czy rozgrywał wszystko, ale e, pani Sroka pozwoliła sobie wejść już na, 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 na głowę za pierwszym razem, kiedy świadek zaczął kwestionować tam jakieś procedury. Ale popatrzmy też na to w ten sposób, że jeżeli ktoś uważał, że to jest komisja do spraw Pegazusa, w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, to jest w mylnym błędzie, dlatego, że ta komisja to nie jest komisja do spraw Rozwiązania Afery Pegasus. To jest komisja. Która przez to, że pierwszy był najtłustszy kod, chociaż tam poseł Wipler nazwał go Wielorybem, ciekawe dosyć, no ale za nasze skarżenie odpowiadamy my sami tylko. Tylko to była, to jest komisja rozliczania PiSu. I trochę wygląda tak, że ludzie, którzy delegowali ludzi do komisji, może nie do końca zrozumieli, po co jest ta komisja bo my nie chcieliśmy dzisiaj poznać, znaczy chcielibyśmy oczywiście, ale to było oczywiste, że my nie poznamy, że Jarosław powie, że tak, tu przyszedł Zbyszek, przyniósł mi w torbie jednego Pegazusa, a tu przyszedł tam drugi i przyniósł coś tam. Tylko patrzyliśmy na cały system patologii e, i to był król patologii, który tam siedział. E, I on się świetnie bawił w pewnym momencie. To tak, on w ogóle. Ty, 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 bo śmiał się, ten członek za każdym razem. Za po dużo aż szwagandy, się... mówię ci. Po, 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 pod wąsem... Każda rzecz przedawkowana działa odwrotnie. W związku z tym naprawdę trzeba uważać. Natomiast bawił się dlaczego? Bo Jasow Kaczyński jest klasycznym przedstawicielem anarchisty politycznego. Ja to mówię od wielu lat i to nie mówię z jakimś negatywnym nastawieniem do tego, tylko on lubi, jak coś się dzieje. I jak zaczął tam oglądać swoich tych nieudaczników, którzy krzyczeli i tam się denerwowali, ale wschodzili w zwarcie, to był zachwycony. On pewnie się wyglądał, ja bym mu jeszcze landrynki dał, żeby tak się i çumkał, bo Był zachwycony. Ma. Inwestycja w okulary nastąpiła, a wiem o czym mówię, e, nie jest tania, lubimy okulary. Nie, nie. A tam jak było ujęcie, to tam myślę, że przynajmniej, nie wiem, no, takie barwy trochę jakieś jesiotra, nie jesiotra, tylko jenota, przepraszam, e, no ma jenota w klubie w końcu. W tak, tym, nawet go awansował. Tam, tam gdzieś no, za granicą. W każdym razie inwestycja była w rozszerzenie, rozjaśnienie, uśmiech, fryzura. No i też zbriefowany bardzo dobrze, czyli przygotowany, gdzie wsadzić kij w mrowisku. To, to jak mu się udało sprowokować posła Zembaczyńskiego tymi naleśnikami. Ale... No tak, no, ale to z drugiej strony przychodzi poseł Zembaczyński i przecież zdają sobie sprawę, że, że, że to nie jest przesłuchanie byle urzędnika z całym szacunkiem dla urzędników tam Właśnie. niższego szczebla, Bank. który tam może coś powie, zdenerwuje się i w gradobiciu pytań po prostu padnie na łopatki, tylko no to jest stary wyjadacz, który teraz wszyscy mówią, no, w złej jest w kondycji fizycznej, psychicznej, ale o Okazuje się, że no nie takiej złej jak nie powaluje. dużo snu i, no, i przygotowany. E, dali mu szansę, że przyszedł na 12, a nie na 9 albo na 8. Co w przypadku Jarosława jest A to, mi, no... na przykład ja tego nie, nie, hmm? nie byłam w stanie zrozumieć. Zadałam tutaj takie pytanie retoryczne na początku sama do siebie, więc I Już odpowiedziałam. i właśnie nie odpowiedziałam. Aha. Stwierdziłam, że poczekam, aż przyjdzie doktor Demiro. Czyli e... uchyliłaś sobie pytanie tak, retoryczne. Tak, uchyliłam mhm. sobie pytanie, złożyłam wniosek formalny o odroczenie odpowiedzi i ten wniosek jednogłośnie został przyjęty. I e... same sukcesy. E... To znaczy, to zamieszanie na początku e... i widać było, że Magdalena Sroka jest w ogóle Komisja jest trochę zaskoczona tym paragrafem, mm -hmm. który wyciągnął Jarosław, mm -hmm. że tutaj on nie będzie, bo mu potrzebuje zgody Donalda Tuska. Dopiero później jeden z wiceprzewodniczących, którego nazwiska nie pamiętam, ten taki mniej, troszkę mniej znany, ale prawnik, on dosyć mm -hmm. rzeczywiście tam celnie potrafił tak. zadać pytanie, się zreflektował, ale na początku był w ogóle nie, konsternacja, co, ty, co by tu zrobić, my w ogóle nie jesteśmy na to przygotowani. Dlaczego w takim momencie przewodnicząca komisji nie mówi, dobrze, to ja zarządzam przerwę, mam tutaj ekspertów, mm -hmm. zaraz się z nimi skonsultuję, wracam z. No, to jest bardzo proste. <laughs> Ciśnienie wytworzone przed rozpoczęciem obrad tej komisji było tak duże, że mogło spowodować dwie rzeczy. Albo pęknięcie tego balonu, jakby się za mocno dopompowało, albo powietrze by się cofnęło i zostałby flak. I tutaj dodajmy, że <laughs> pani... Przewodnicząca Sroka jest byłą policjantką. Nie jest Negocjatorką w dodatku. Właśnie chciałem to tak, powiedzieć. Na dodatek nie. Nie chcę powiedzieć zwykłą policjantką, bo nie ma zwykłych policjantek, są same super. Doświadczoną w sensie właśnie takich różnych rzeczy związanych z relacjami ludzkimi. I dlatego mówię, że ona sobie naprawdę nieźle radzi. Natomiast tutaj ktoś przygotował to bardzo dobrze i ona nie chciała wypaść. To, to, to jest to ludzkie bardzo, że o dwie minuty prowadzi, czy tam dziesięć, i już musi robić przerwę, e, czyli jest słabo. On nie zna odpowiedzi na tak. pytanie. W związku z tym, zagranie taktyczne Kaczyńskiego, i jego ludzi było dobrze przemyślane, łącznie z tym, że naleśniki wjechały na stół, co spowodowało oczywiście, bo to, na tym to polega, że oni chcieli z tego zrobić teatrum absurdum. Trochę im się udało, a trochę im się nie udało. Ponieważ Jarosław już nie ma, już nie jest długodystansowcem. On może krótkie sprinty robić, a później. No wiesz, 7 że... godzin to jest długi dystans. Ale, no ale pękł po, dwu, po drugiej godzinie, tylko że miał przed sobą. E... Trochę amatorów jednak mimo wszystko, bo tak jak mówię, to, bo, bo, bo o co chodziło w, tej, w ogóle w tym przesłaniu dzisiaj, bo zacząłem o tym mówić, że nie chodziło o to, żeby Jarosław powiedział, jak to było z Pegasusem, czy z czymś innym, tylko chodziło o to, żeby on przed swoimi akolitami pokazał, że jeszcze może, czyli nie, nie kładźcie mnie do grobu politycznego, nie wysyłajcie mnie, mnie na emeryturę, bo ja jeszcze po prostu tutaj brykam na prawo i lewo, ale też do tego elektoratu, który zaczął wątpić, że nie odstawiam nogi i jak się z nimi bawię. No, bo tak, będzie taka narracja prawdopodobnie będzie, że geniusz Kaczyńskiego położył na łopatki komisję, a z drugiej strony komisja, która po tej stronie demokratycznej myślała, że wystarczy sprowokować jakkolwiek. Kaczyńskiego, to on odpali sam, i tak dalej. A część pewnie miała z tyłu głowy, że nie przyjdzie, tak? bo to też jest, no tak, jest, jest, jest ryzyko. W związku z tym, to tematem był Pegasus, ale podłoże było zupełnie inne. <laughs> Jedna strona się przygotowała bardzo dobrze i ustawiła sobie cel operacyjny, a druga, w rozproszeniu, być może merytorycznie, była przygotowana świetnie, ja nie wiem ale się nie przebiła formalnie przez to. Oczywiście yy, nasz yy, pani władca, nie tak dawny, yy, pokazuje od samego początku, że nie przestawił się jeszcze, to znaczy nie zrozumiał, albo nie chce przyjąć wiadomości, że już nie ma prywatnego państwa, bo co mnie uderza najbardziej, bo zaraz możemy, naszym, chętnie porozmawiam o taktykach różnych, bo tam było bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale sposób yy, tej buty, pogardy i chamstwa czasami, jest zastanawiający. To znaczy, ludzie, którzy rządzili 8 lat krajem 36, 37 milionowym w Unii Europejskiej i NATO, rzeczywiście chyba to już jest pewne, no ja tak podejrzewam, ale to widzę, że traktowali nas jak poddanych. Czyli to, o czym mówimy, że oni, oni nami nie rządzili, oni nami, nad nami panowali. I powiem szczerze, po co Jarosławowi Kaczyńskiemu te odzywki, że no, trzeba, czasami trzeba porozmawiać z Nizinami. Eee. No właśnie, bo to mam i później wrażenie, moi przyjaciele że... z Żoliborza mówią, bo ty się śmiejesz z inteligencji Żoliborskiej, ja mówię, no ale wasz wybitny przedstawiciel tak mówi, że z inteligencją Żoliborską i mówi o jakiś ludziach, którzy no, są na niższych, deficyt kulturowy, e. 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 trzeba rozmawiać z ludźmi z niższej płci. O tym mówię właśnie. I mam wrażenie, że to, że to chyba, to jest oczywiście moje wrażenie, że to nie, nie było do końca zaplanowane, bo jednak takie odzywki trochę nie odzywki nie były zaplanowane. Mm, osłabiały całą tą mą. Ten, ten, ten początkowy taki impuls, że tutaj prezes rozwalił całą komisję, a potem te, te odzywki to był taki stary prezes, który po prostu dlatego, no nie mógł sobie odpuścić, ale więc mówię. tak, tylko musił tam takie Nawet poseł, hmm, jak się ten taki hmm, piękny nazywa, ozdoba. Twoje myśli wędrują ścieżkami, nie zawsze dla mnie zrozumiał. Bo ten drugi strasznie syplenił i strasznie niewyraźnie czytał, i był bardzo <coughs> to, ten, Przepraszam który mówił, per prezesie doktorze habilitowany, tak, 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 liderze tak, tak. dobrej zmiany. No, aż ciekawe. sam nie wytrzymał, słoneczko nie wytrzymało i powiedział, no może bez przesłany. <grym> <grym> to było, to było, musiało być w taktyce. Dlaczego? Bo oni też mówili do poszczególnych członków komisji, pani jest niedouczona, pan musi doczytać, nie rozumiecie prawa. Tak, tak, tak. Ja powiem szczerze, że zarzut pana Jarosława, który mówi, że ktoś położył na leśnikarnię, w porównaniu do tego, że ktoś położył prawie na opadki kraj, to naprawdę ja bym nie ryzykował. To znaczy, to jest zawsze broń obosieczna. I teraz wchodzimy w rzecz najciekawszą w tym wszystkim, bo rzeczywiście to, że pan Jarosław wykazywał się brakiem kultury bardzo często, no to już przestało kogokolwiek dziwić, mimo że nie był jakoś bardzo dociskany. To, że poseł Zembaczyński mógłby się raczej przygotować i opanować, no, bo było pewne, że będą jakieś zagrywki no, no, ja czyste, się nieczyste. się przygotowują i przyświetlają, co mogą na wszystkich członków, no żeby tak. właśnie takie szpileczki wbijać i tam poseł Zębaczyński się zagotował. Straszliwie. Straszliwie, ale Straszliwe, która Na przykład wytrzyma to bardzo, bardzo, bardzo mądrze. Zresztą wytrzymała to też pani Sroka. Rzeczywiście, wydaje się, że ja widziałem wypowiedź pana Rosatiego, który jest przewodniczącym. Przemysława Rosatiego. Tak, adwokatów. Tak. Bardzo mądrze, tak, wbioty, bardzo mądrą tak, wypowiedź. I członkiem Trybunału Właśnie. Dokładnie, przepraszam, tak. Gdzie on powiedział, że on by raczej nie procedował dalej, bo to może być obarczone tą wadą prawną, że nie przyjął, nie złożył No właśnie, bo to się po pojawia pytanie, czy to w ogóle mają jakiekolwiek wagę, jakąkolwiek wagę Karolina, teraz te zeznanie. Ale zobacz, jakie się otwierają wrota do dalszych działań. Bo wydaje się, że komisja popełniła błąd zapraszając na samym początku Jarosława Kaczyńskiego. Znaczy ja ich rozumiem, ale wtedy trzeba było się lepiej przygotować, bo patrząc na poprzednie komisje różne na przestrzeni dziesiątek lat już, to było widać, że każda komisja się rozkręca, to znaczy członkowie się tam dogadują, doczytują, wprawiają się w czymś. I być może Kaczyński, który by się pojawił, nie wiem, za trzy miesiące, jako tam piąty świadek, albo dwudziesty piąty, albo ostatni, byłby poddany lepszemu przepytaniu, o co tam chodzi. Ale oczywiście kuszące było to, jak to powiedział pan Wilper, żeby tego wieloryba, największego w polskiej polityce, ja bym się obraził na miejsce pana prezesa, za to wieloryb. Orka. Orki z Majorki. Na Ugorze. Natomiast i było widać, że nie dali rady. To znaczy, w pewnym momencie już tam jakoś się rozłożyło że przygotują coś. No to, że tam po sobie krzyczą, to jest tak płaskie, że to się w głowie nie mieści, ale argumentem było głównie to, że no wy się nie znacie na prawie, no to w zasadzie przeczytajcie to sobie i tak dalej. I, i, i ta, właśnie ta pogarda. Natomiast to otwiera wrota piekieł pod tytułem takie, że jeżeli uznają prawnicy, że to było właśnie obarczone tą wadą, to trzeba będzie wezwać pana Jarosława po raz kolejny. No i podobno komisja w ogóle ma w planach wyzwanie pana Jarosława tak, ale... po raz kolejny, bo będą nowe dokumenty. Oni tam złożyli różne. No ale dni. może się okazać, że będzie trzeba złożyć na tą to, 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 to obiecankę w całości, że będę mówił prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Ale myślisz, że tak, tak, też się pojawiły takie pytania w tak zwanej przestrzeni. Czy to było tak? Że to po prostu była zagrywka od początku obliczona na to, żeby zrobić bałagan, chaos, tak. i to się udało. Tak. Czy to może nie było trochę tak, że prezes po prostu nie chciał też złożyć tej przysięgi, bo wiedział, że nie będzie mówił prawdy, całej prawdy i tak naprawdę. Ale naprawdę, uwierz mi, że nie oświeciło go w drodze od drzwi do, do krzesła. No tak, tak. Tylko wiedział, że to jest kolejna rzecz, bo oczywiście jeszcze jedną zagrywką, tylko pewnie jak zobaczył, że oni się bardziej boją niż on. Eee, a, bo trochę tak było. No że, na początku tak było. Tak? Że on się bał, ale oni się też bali, bo pani Srokowiła proszę dziennikarzy o zabranie miejsc nie? na przykład. To są takie e, predyktory, które mówią nam co. I, że, bo jasne, to wcale nie jest łatwe. Ale no, po to ktoś się tam do tej komisji zgłosił. ten w końcu nie, do niedawna przełożony y, pani posłanka. Co jej Kroki, tam wypomniał nawet? Y... Panu zdoba. Koleżanku nie, to też. tak, To zagrywka płaska strasznie, no ale mm, jak ktoś ładnie wygląda, to nie musi. No, do, co nie dopowie, to do wygląda, nie? Ja zawsze na ten temat. Nawet pan prezes też. się Ale szkodnie, no ty akurat masz zupełnie e, niebezpieczną sytuację, bo nie dość, że jesteś młoda, to jesteś ładna. także. O, bardzo Cię dziękuję. No, jak to, jak to, mi... no, się, to teraz od razu jest miły po prostu. Czy kiedyś byłem niemiły? No nie, przepraszam, no, dantuję, dantuję. nie Ale rzeczywiście pan prezes też powiedział coś takiego. No była pani po tamtej stronie, a teraz jest pani po tej stronie, czy tam odwrotnie. No, to, to, czyli takie szpilki są. Zastanów się co robisz. Poza tym nie wiem czy zwróciłaś uwagę, nie wiem na ile oglądałaś, ile czasu oglądałaś, ja oglądałem dosyć długo, że było dużo gruźb takich, naprawdę, że jak wrócimy, to rozliczymy. No tak, ale to było widać, jak na przykład Magdalena Sroka w którymś momencie, nie, nawet dosyć, na dosyć początkowym etapie, chociaż mnie się wydawało, że już strasznie długo oglądam tę komisję, okazało się, że to w ogóle jest jeszcze początek, zapytała pana prezesa, czy on by się nie zgodził na badanie wariografem i on no. się tam i tam... Ta, ta, później to, już ta, trochę, ta, ta, to już było później. to już wiesz, to tyle trwało, że to mi się wszystko... Z... Nie, to już było sporo później jednym... pytanie było do niego. Tak, pytanie. i tam właśnie Jacek Ozdoba i takie było takie, co? Takie oburzone i prezes chyba bardzo zaskoczony. Lepiej, żeby pani wycofała to tak, pytanie, I ja tak, tak sobie myślę, bo, bo co? Tak rzekł. Bo, bo, bo jak nie wycofa, to co? Ale tam w ogóle była taka sytuacja, że mm, ja widziałem, mówię, różne komisje i, i różnych prowadzących widziałem 100 razy gorszych prowadzących niż pani Sroka, ale to żaden argument. Prezes miał takie momenty, że się czuł po prostu, że on dalej rozdaje karty i w zasadzie za chwilę. No bo to trudno po tylu latach tak się przestawić. Bardzo trudno. Poza tym miejmy świadomość tego, że on bardzo długo jednak mimo wszystko grał w sumie mecze takie towarzyskie, sparingowe, ze znanymi sobie ludźmi Których za właściwie... szybą. Mhm. Tak. I jest jeszcze druga rzecz, tylko nie wiem czy to jest taktyka, czy yy, yy, diagnoza, dlatego że bardzo często pan prezes po, po, posługiwa się czymś takim, że to jest wasza rzeczywistość. Wy tak możecie myśleć, oczywiście, pani też tak może myśleć, ale prawda jest zupełnie inna i rzeczywistość jest inna. Czyli odwrócił znaczenie Alicja po drugiej stronie lustra. Tak jakbyśmy my byli i tam no ta sroka, to no tak, 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 pani może tak, może tak pani oczywiście myśleć, ale jest zupełnie inaczej. Buduje się fałszywą rzeczywistość i wykorzystywał wszystko, co do tej pory wykorzystywał, odkąd ja go pamiętam. A ja go pamiętam od czasu 93 czy 4 roku czy drugiego, kiedy rząd Jana Olszewskiego. Był podstępnie zdradziecko w nocy skilowany. To jest ta zmiana. Tak jest. Zresztą tutaj czułem też lekkie przygotowanie autora nocnej zmiany, tak mi się wydaje. I pan prezes wyszedł wtedy do dziennikarzy i powiedział, że pewni ludzie spotkali się w pewnym miejscu i pewne rzeczy ustalili. I tutaj te echa pobrzmiewały. Nawet się zapędził w taką sytuację, że powiedział, że, że coś tam powie. Ale nie powie i nie powie dlaczego nie powie, także. On dopiero to powie, jak dostanie zgodę od premiera Tuska to to powie. Ale też czegoś tam nie powie, ale też nie powie dlaczego tego nie to powie. To chyba było, jeśli dobrze pamiętam, bo kilka było takich momentów, ale hmm. ten taki, że najbardziej, że nie powie i nie powie dlaczego nie powie, bo nie powie, to było jak zapytany przez Posła, proszę mi przypomnieć nazwisko posła. E, z prezydium komisji posła prawnika, który zadał to pytanie, a ja, albo ja sobie zaraz sprawdzę. Czyli po prezes, jeden z argumentów był cały czas taki, no takie programy, jak Pegazusa, to ma dużo państw, nie tylko my. I dostał pytanie, jakie jeszcze państwa mają Pegazusa? Mhm. I on wtedy zaczął, o, tutaj, nie, Czy coś, a, i został dopytany, no nie, i lista została przeczytana, które państwa mają tak, 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 że to raczej takie państwa mhm. nie do końca demokratycznie się kojarzące poza wyjątkiem. Ja prezes, nie on tutaj ma wiedzę, że też inne, a skąd pan tu wiedzę? No to ja nie powiem. Tak, tak, ale. Nie to powiem i nie mogę e, powiedzieć, to, dlaczego nie powiem. To, ta taktyka była oczywiście śliz. przewidywalna. przewidywana. Śliz, bardzo dziękuję, państwo są niezawodni. Super. Ehm, tylko rzadko wykorzystywana, bo mógł częściej, pewnie nie musiał. Że no nie pamiętam tego akurat. To, to, to mi się, no, no, to, to, tego nie pamiętam. A to w ogóle chyba nie pamiętam, że tam byłem. I to jest, ponieważ mm, y, od wejścia było wiadomo, było widać, że został przygotowany w taki sposób, zresztą to potrafi, że nie daj się postawić w roli świadka, czy tam mistrzu nie daj się postawić w roli świadka, tylko bądź dla nich partnerem. I to przy końcu wyszło też, że pan nas tutaj recenzuje i ocenia, tak, bo jestem z was najstarszy, najmądrzejszy, tak? czy tam coś takie, jakieś poszły teksty. Natomiast to nam dało pełen obraz, naprawdę, ja bym to puszczał jako fragmenty, pokazać, na czym polegała patologia tej Rzeczpospolitej trzeciej i trzy czwarte, niech będzie, może nie pół, ale trzy hmm. czwarte, bo do czwórki nie doszli. I ale Jarosław... Jakby doszli, to już by nie wrócili. Jarosław nie Kaczyński, znaczy, albo my byśmy nie doszli na przykład, ale Jarosław Kaczyński potrafi zagrać, bo widać, że potrafi zagrać. Już coraz gorzej, coraz słabiej, ale potrafi. Natomiast niektórzy dali się wpuścić w tą iluzję, w ten kanał. E, to był spektakl, e, e, który miał zamydlić oczy, że byliśmy przecież tak fantastyczni i tak cudowni, i dlaczego nas nie chcieli się. W zasadzie wy nas chcieliście, tylko ci niedobrzy ludzie, i takie szczury były puszczane. Jedne drugie, jak pokazał poseł Bosak, e, przepraszam, Bosacki e, zdjęcia, e, spod, przecież to jest e, e, jakiś absurd. Że poseł Kaczyński, w zasadzie świadek Kaczyński, zaprzecza temu, że Brejza był inwigilowany. Mało tego, obraża go publicznie, jego rodzinę, że pewnie są przestępcami, a później w żywe oczy kłamie, że to jest niemożliwe, żeby Pegazus mógł wprowadzić program, tam jakiś zmienić teksty i tak dalej, co jest udowodnione. Po, poseł Giertych już zapowiedział, że będzie pozew no Ale bo... absolutnie, myślę, że, e... że, że... zdaniem prezesa Kaczyńskiego, no, jeśli ktoś był podsłuchiwany Pegasusem, to znaczy, że był przestępcą, co oznacza, że Roman Giertych, no, Ewa Brzątek, jeszcze, tak. Michał Kołodziejczak, absolutnie e... są przestępcy Brejsta, albo agenci. albo agenci, to wszystko są przestępcy, terroryści, agenci. Znaczy, krok został wykonany w dobrym kierunku, bo bardzo dużo ludzi mówi, no to niemożliwe, no poseł Kaczyński Znalazł się jako świadek w tym miejscu, gdzie kiedyś by nie podejrzewał, ale to nie o to chodzi w ogóle, to chodzi o to, żeby rozliczyć całą patologię, bo te teksty pod tytułem, ja, ja Ci powiem na czym polega na przykład nieprzygotowanie, ja wiem, że jesteśmy z boku, z boku każdy bądry. E, że Jeżeli poseł Kaczyński mówi na przykład, że 9 lat czeka się na rozprawę, natychmiast no, powinna być riposta jakby z automatu każdego z posłów dawnej opozycji, dzięki panu Ziobrze. No tak samo jak w, na tak? początku Jarosław Kaczyński zaczął wyczytywać tych dziennikarzy, którzy mieli być podsłuchiwani za czasów Platformy, no to na Boga 8 lat było na to, żeby znaleźć winnych i ich ukarać, a nie po 8 latach mówić, a to Węglarczyk, Gursztyn i Długoż byli podsłuchiwani przez y, Tuska. Za, za pomocą Galileo. A słynne nagranie pana Obajtka i pana Nisztora. Aż przejdziemy do Prawda? niego, tak. Horrendum. Czyli, czyli w ogóle to jest to, co zawsze się Kaczyńskiemu udawało, ale też miał siłę za sobą, bo pada takie zdanie. E, powiedziałem na odprawie CBA, że najpierw trzeba szukać wśród swoich. To znaczy, że uznawał służbę ze swoich. Tak? Mhm. To są tego typu rzeczy. On się nie kontroluje. Kontrola jest możliwa do pewnego momentu. Oczywiście on wypadł lepiej, niż się spodziewano, dlatego, że się przygotował i nie miał konkretnego oporu takiego, bo tam można robić różne rzeczy. Natomiast prezes Kaczyński też jedzie na tym trochę, że bardzo dużo ludzi mówi, no nie, ale to jest Kaczyński. On tam mówi, ja tu mam specjalne prawa, bo jestem długo w Sejmie. Nie ma żadnych specjalnych praw. Panu Jarosławowi się nie zabdejtowały te różne rzeczy. Chociażby to, że Manokie i mówi, że tam nie można. Można. Bo można i to właśnie dwie go, godziny wcześniej tego profesor... nie zdążyłam powiedzieć w trakcie mojej, bo ja też dzisiaj miałam dzięki tobie tak zwaną swobodną część wypowiedzi. Mogę częściej. Jakbyś może nie, ale myślę, że było. Poradziłam sobie. Nie? No pewnie. Nie jakoś tam, że może super, ale... To... Ja mnie obejrzę, ale... Nie, nie, nie milczałam. Właśnie weź obejrzyj, obejrzyj i powiedz, jak było, dobra? Tylko pamiętaj, że się troszkę stresowałam, no bo tak, wiesz, jakbym się przygotowała, to by było to inaczej. Reaktor, A, ale zapytany profesor Kosiński, czyli ten pierwszy świadek, o którym trochę zapomnieliśmy, mhm. zapytany, czy również na starsze wersje telefonów można było takie oprogramowanie Ta. wrzucić, powiedział, że tak, czyli Jarosław Kaczyński ze swoją Nokia 3210 wcale nie był taki bezpieczny od... To zdjęcia miałem Mniejszej tak. No tak. <laughs> no i oczywiście te wszystkie zagmatwania, które sprawiały kłopoty mm, panu świadkowi, czyli pytania o y, Matusza Morawieckiego, o podsłuchiwanie państwa. Chociaż mo moment humorystyczny mi się bardzo podobało, jak powiedział, że on bardziej wierzy panu Kamińskiemu i Wąsikowi niż pan prezydent. niż pan prezydent. O, niż pan prezydent. Bardzo ciekawe, ale też y, to się, nie wiem, czy ktoś to wyłapie. Jeszcze myślę spokojnie y, y, na pytanie, jak rozmawiał z panią Szydło. Jak, jak się zaśmiał szyderczo, no, ja pewnie Z nią o nim nic nie rozmawiałem. O nim, o, z, nią, y, z nią o czymkolwiek. I to też pokazało, właśnie, y, w, w jakim miejscu pani Szydło się znajdowała jako pani premier. Jak w, osoba... sercu, w miejscu, sercu pana prezesa. No, a serce schowam na dnie. Ja wiem, zresztą całkiem ładnie. To rzeczywiście czasami jest kłopot, ale pan prezes, ponieważ miał poczucie mocy i teraz też miał poczucie mocy, bo nie w pewnym momencie przestał czuć się zagrożony, no to zaczął opowiadać te różne właśnie bajki z chuj paproci, które mają też fajne otwarcie, bo ja uważam, że. Tak jak daliśmy się wpuścić, ale to nie jest nic złego, no, bo chcieliśmy posłuchać, no, obejrzeć, zobaczyć, posłuchać, e, i weszliśmy w ten świat e, po drugiej stronie lustra, ale też e, mnie to przerażenie czasami ogarnia, jak słucham, e, jak ci ludzie są oderwani od rzeczywistości, to znaczy, władza jako taka powinna być pisana na e, listę leku, leków nierefundowanych, tylko zakazanych, e, bo to jest silny narkotyk. Powinno być jakieś takie, że nie wiem, jedna kadencja i przerwa. No, e... przytwie, ustawiamy... Nie, ale może później może wrócić. Nie, to właśnie nie, że dwie i koniec, tylko, że jedna i przerwa i musisz później popracować w normalnym świecie i wracasz na przykład, jeżeli cię wybiorą. No, ale to czwarte tych naszych parlamentarzystów by sobie w tych przerwach nie poradziło. Ojej. Ojej, jak smutno. <noise> Będę płakał do rana. Albo wymiana co, co cztery lata, to jest moje, moje marzenie, ale się nie spełni. Że każdy jest 4 lata, ale nie wszyscy są w tym samym czasie 4 lata. To co jest w Kongresie Amerykańskim, tylko pierwsze, pierwsza, pierwsza ekipa byłaby pokrzywdzona, że wybory są co 2 lata. Jeżeli ktoś przeskrobie, to można dokładnie po dwóch latach zrobić wymianę, bo pójdą wyborcy. Ja wiem, że mamy za dużo tych wyborów i wszyscy już wymiotujemy wyborami, ale uwierzcie, że to jest ważne. Jak byliśmy 15 października, tak warto iść 7 kwietnia, bo to jest najbliżej, co nas dotyczy. Jeżeli łatwiej jest kogoś znać, nie wiem, burmistrza, wójta, już coś ktoś zrobił, prawda? Możemy powiedzieć, albo nie robił. A nie tam jakieś opowieści, że jak, jak to jest. Natomiast jeszcze jest jedna ważna rzecz z tym Pegazusem, i muszę o tym powiedzieć. A już proszę, cię bardzo. Jeżeli, podkreślam, jeżeli okaże się, że Pegazusem podsłuchiwano Ibrejzę jako szefa sztabu, ale też podsłuchiwano sztab Trzaskowskiego, to z tamtym się już nic nie da zrobić, no bo już przeszły następne wybory i tak dalej. Natomiast, jeżeli się okaże, że te 420 tysięcy głosów, które zdobył pan Andrzej Sebastian większe, były, bo mogły być wynikiem podsłuchiwania strategii, tam, taktyki i tak dalej, to my nie mamy impeachmentów w tych naszych prawach, ale możemy spróbować wymusić jednak dymisję wcześniej. Pytałam o to Marcina Bosackiego, czyli jednego z wiceprzewodniczących komisji, właśnie do spraw Pegasusa. Co wtedy? On mówi, no, że no, oni oczywiście mają w planach to wyjaśnić, ale jeśli nawet jeśli okazałoby się, że Pegasus był stosowany także w trakcie kampanii prezydenckiej. Przy czym oczywiście tutaj poruszamy się cały czas w sferze spekulacji, ale no kurczę, no dlaczego miałby nie być? No jak był, to dlaczego miałby nie być? No ale był już ten kolejny krok, czyli Sąd Najwyższy stwierdził ważność tych wyborów prezydenckich. Bo nie znał tego no, dowodu. No tak, ale jakby mleko się wyrozlało, czyli no, już po o, stwierdzeniu, stwierdzeniu ale... ważności wyborów przez Sąd Najwyższy sprawa jest zamieciona, nawet gdyby teraz się okazało, że w trakcie kampanii wyborczej doszło do inwigilacji sztabu za, pomocem, za pomocą Pegasusa. Mówię, co powiedział mi tak, tak, ja członek rozumiem. komisji. Ja Wydaje mi się to strasznie w ogóle skomplikowane, gdyby miało dojść do... Ale presja społeczna ma prezes, prezes, Prezydent jest dość odporny na presję społeczną. Ostatnio takich też różnych ciekawych wypowiedzi udzielił dotyczących na przykład oczekiwań społecznych, dotyczących antykoncepcji awaryjnej, liberalizacji prawa aborcyjnego. Prezydent jest nieugięty. Choćby 99,9% społeczeństwa chciało liberalizacji prawa aborcyjnego, to prezydent się nie ugnie, gdyż jest twardy, no i czasem, wiesz, że przyjdą takie, przepraszam, może przyjść... Że, że nie jest miękiszony, musiałeś że... powiedzieć. Tak, tak. Nie, pan akurat Andrzej, Sebastian, Andrzej Sebastian Duda ma bardzo fajną właściwość, przydatną w, czasami, że jest człowiekiem bez właściwości. I wtedy... To jest trochę tak jak z Marxem. Marksem: Mówi, Mam taki zestaw poglądów. Jeżeli ci nie pasują, to mam inny. W związku z tym to jest coś takiego. Natomiast pan prezydent nie wiem, co chce robić. Jak zakończy swoją niewątpliwie bardzo nieudaną misję zajmowania stanowiska, do którego nie pasuje, i wątpliwie zresztą zdobytego w drugiej kadencji. W związku z tym nie wiem, co chcę robić, gdzie chcę mieszkać, na Madagaskarze, na Zanzibarze. Piękne miejsca. Ale no nie wiem, nie wiem, gdzie chcę, ja bym bo w Polsce bym, bym nie ryzykował. Nie Dlatego, że człowiek, który ma, nie pamiętam ile on ma tam lat, ale 50 parę, tak? Tak, no jest jak na, hmm. jak na emeryta prezydenckiego po dwóch kadencjach bardzo młody. Tak. Po, prezentuje poglądy. XIX-wieczny, to jest optymistyczna taka opowieść. E, opowiada zresztą to językiem infantylnym. To jest bardzo ciekawe, że dziewczynka pójdzie sobie, kupi 50 tabletek i zażyje wszystkie. To, I źle by l, kosztowało 50 l, tabletek? No, 5 tysięcy, zdaje tak. się. No właśnie. Ale w ogóle, pięciu, no wiesz, czekaj. dziewczynka. Jest, dziewczynka że tak 15 dziewczynka. Z retorycznego punktu widzenia, ja jestem fanką tych wypowiedzi prezydenta, bo to jest to, co ty powiedziałeś, że one są dosyć infantylnym językiem mówione, a jednocześnie ta um, erystyka tam, jest, taka, mówi, że... jest taka uniesiona. Tam są te pauzy takie bardzo długie. O, jestem jak wyskoczył stąd... z jego domu, to w zasadzie myślałem, że się udusi. Tak? tak szybko wyś oświadczenie wygłosił, że nawet pauski nie było. Naprawdę? No nie widziałaś? Ja, ja to analizowałem nie bardzo szybko. Nie, ja to potem czytałam, nie, nie widziałam na żywo. No ja z tego żyję, że to analizuję. I byłem, naprawdę byłem zaskoczony. Oczywiście żadnych pytań i w długą w szaflolet i na, do a, atomówki. Natomiast później wyszedł Donald Franciszek Tusk z ręką w kieszeni. I się w ogóle nie bawił, tylko zaczął po angielsku, to, to było to szpanerstwo, ale powiedział, że czeka na pytania i po prostu rozmawiał, coś tam powiedział. I to jest ta różnica, w, 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 który jest, on jest starszy od, od Andrzeja Sebastiana. Do Franciszek ma chyba 61, 2, 5, tak? Nie, 5 nie ma. 2 lata pewnie. Ja no teraz 60 no, wiesz, no nie takie rzeczy, byśmy tu sprawdzali trzy sekundy. Ja rozumiem. 66. I, o, to przepraszam, to, to, to mu Można, no, Dlatego, że jakoś biega i się. W formie, tam, jest. formie jest tak. A, I wie, że, że się trzeba jakoś tam w tym znaleźć, ale znalazł się, bo tym bardziej go podziwiam, że nauczył się angielskiego, mimo jak zaczynał w misję w tej komisji, to nie umiał. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że to, to jest pokazanie na czym polega różnica. Bo możesz mieć lat 80, ale poglądy nowoczesne. E, natomiast y, możesz mieć lat 30 czy 50 jak się okazuje. I po pierwsze mówić infantylnym językiem, po drugie mówić bzdury. Bo właśnie pigułka, ta słynna pigułka, którą dziewczynki mogą jeść jak tiktaki, to właśnie nie dochodzi do zapłodnienia. To może by ktoś wytłumaczył. Nie, ale prezydent już nie mówi o zapłodnieniu, mówił już o bombie hormonalnej, że taka dziewczynka, tak. kto skontroluje, że ona na wszelki wypadek weźmie pięć. No jak weźmie pięć, to właściwie nic jej się nie stanie. To nawet mówisz, widziałam taki. To się oczywiście powołuje na lekarza, który w mediach społecznościowych wyliczył, że śmiertelna dawka tejże antykoncepcji, awaryjnej, to jest 2100 tych pigułek, żeby zrobić sobie krzywdę. Boże, to dla milionerów. Więc <grych> 5 no pewnie nie jest to, ale ale rozumiesz karunia. Ale serio, no naprawdę ale, jakaś, dziewczynka by wzięła 500 kosztujących wiesz, 150 zł jedna. 15-letnia to nie jest dziewczynka. I popiła. Tylko dziewczyna, a za chwilę kobieta albo już kobieta. Poza tym, przepraszam bardzo, czy my musimy być tym przeklętym narodem? Bo jesteśmy przeklętym narodem i przeklętym państwem, a w zasadzie jesteśmy narodem wybranym do tego, żeby być przeklętym, że w 1992 roku była wielka wojna o przerywanie ciąży. I minęło 35 lat, i my jesteśmy w tym samym Dokładnie miejscu. Dokładnie w tym samym. I jeszcze na dodatek mamy taki. Nawet w nieco gorszym bym powiedział. Gorszym, dlatego że jednym ze składników władzy jest i Tygrysek, który staje się Tygrysem, i Szymon, który próbuje się z tego, tej, tej gąsienicy wykluć w politykę, ale mu się to nie udaje ciągle jeszcze. I oni opowiadają jakieś bzdury XIX-wieczne. I świat, no to jest teraz jak mówimy na przykład o feminatywach, nie? to też bliski temat. Ja byłem na takiej świetnej konferencji, właśnie o bezpieczeństwie kobiet, i była sesja o feminatywach. I my rozmawiamy o feminatywach, się zastanawiamy, czy ministra, czy a świat już jest dużo dalej. Już rozmawiamy o osobach, tak? Ja mówię, że takim no tak, 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 prostej rzeczy, gdzie komuś może poprawić komfort życia, a może go po prostu zniszczyć. To teraz ci starsi panowie, no chociaż ten nie jest starszy, i ci dwaj też nie są starsi, zastanawiają się, czy pozwolić kobiecie decydować o sobie, czy nie. No to nie wiem, no, trzeba wziąć deskę z gwoździem i ich po prostu pogonić. No. I to ja mówię XIX wieku, a to jest taki renesans średniowiecza, kurde, po prostu. No, przepraszam ci bardzo. No, nie wiem, no ja nie jestem jakoś strasznie feministką, ale no, dlaczego ktoś ma mi grzebać, przepraszam, w garnkach i, i mówić, jak ja mam. No, ale życie? tobie właśnie nikt nie chce, właśnie o to chodzi. Że nie, ale, tobie możesz kupić Ty skąpisz, możesz sobie kupić a, 100 tabletek na potencję i łyknąć wszystkie naraz i popić energetykiem i pójść na solarium. A jaka jest wartość? Nie, nie wiem, przepraszam, nie interesuje Nie, po mnie wyliczył, no widzisz. Nie, ale wiesz, o co to chodzi. No ty strażne, możesz, tego zdaniem. nikt nie kontroluje. I prezydent nie mówi, nie, nie, ale bo chłopiec dlaczego? pójdzie, kupi. Ale wiesz dlaczego? Chłopiec, osiemnastoletni chłopiec nie, pójdzie, no nie i... No właśnie nie. Osiemnastoletni chłopiec, żeby... Mhm. To kupi sobie piwo. Natomiast tą tabletkę wymyślili właśnie dla tych 65, plus. Czy tam ale, ileś. A, a wiesz, skoro 15-latka, zdaniem prezydenta, może ale kupić tu, pięć, to no, może mówię, chłopiec też spróbuje. Ale mówię o kobietach. Ja mówię, ja mówię no. o mężczyznach teraz, że męski świat doszedł do jakiegoś absurdu też. <laughs> Dlaczego nie pozwolić, nie wiem, no, proszę bardzo, no, jak mamy o tym rozmawiać. Ktoś chce być panią minister, a ktoś chce być ministrą, Boże święty, co w tym jest takiego yy, nienormalnego? Tylko trzeba zmienić prawo. Jak na, masz na, na tabliczce na wejściu, nie wiem, redaktorka, bo tak sobie życzysz, no to, to się ludzie przyzwyczają żeby Tym bardziej, że to nie są jakieś rzeczy, które są wymyślane teraz. I to też, bo trochę zboczyliśmy z, z tematu, ale. Tak płynnie przejdziemy od prezydenta do prezydenta. Ale wiesz, bo prezydent jest taką egzemplifikacją tego całego środowiska, czyli właśnie przystojny, niedouczony, zmienny jak chorągiewka, nie? Powiedzmy. No prezes może tam ze dwóch przedmiotów nie ma, przedmiotów, ale to jest coś tak niebywałego, że ten kompleks wyższości, który się absolutnie chyba pojawia z kompleksu niższości. Ja dzisiaj już mówiłem to komuś, że no kłania się Margaret Thatcher w pas, że jak ktoś bardzo mówi, że jest damą, i podkreśla, że jest damą, to damą nie jest. No, tak kończąc tak? ten wątek prezydenta, ja się tak wrażenie po prostu duże na mnie zrobił, jak pytany przez Marcina Wronę w TVN24 Aha. o referendum I, i Marcin Wrona pyta, czy jest pan zwolennikiem referendum i prezydent, prezydent takim tak jak tylko prezydent potrafi taki stanowczy i twardy mówi, że o sprawach życia i śmierci nie decyduje się w referendum. A Marcin Wrona pyta: "No ale gdyby była wola narodu, społeczeństwa, on mówi: o sprawach życia i śmierci nie decyduje się w referendum. I potem po raz trzeci Marcin mhm. Wroda zadaje to pytanie trochę zmodyfikowane i prezydent znowu odpowiada dokładnie tak samo. O sprawach życia i śmierci nie decyduje się w referendum i nie masz wtedy, nie, nie czujesz się taki, nie, nie czujesz się oślepiony tym blaskiem? Nie, ja już dawno jestem ślepek na jego patrzę, <laughs> bo ten blask dotarł do mnie już wcześniej. Poza tym, co ciekawe, powiem Ci, że ja oślepłem od głosu najpierw w <laughs> tych pauzach wszystkich. I rzeczywiście, jak można, mówię, no władza powinna być pisana jednak na, na, to, na tą listę środków zakazanych, albo powinno być przy władzy, jak każdy dostaje ten glejt, na przykład, nie wiem, na burmistrza, na prezydenta miasta, na posła, ale też i na oczywiście ministrów poszczególnych. Uwaga, przyjęcie tego stanowiska może grozić ciężkimi powikłaniami psychicznymi i fizycznymi. Powinno być ostrzeżenie. I może się podpisać tam oczywiście minister zdrowia, szczęścia i tam czegoś jeszcze. Bo być może niektórzy nie rozumieją, w co wchodzą. Zobacz, co się z ludźmi dzieje. Pan ciepa wrzeszczy, tak? Jak obłąkany po prostu. Ja myślałem, że w ogóle on tam dostał jakiegoś widzenia w pewnym momencie, bo ten krzyk był cały czas. Ale ty e... mówisz o, o chyba ozdobie. Tak, a mówiłem o kimś? Przepraszam najmocniej, tylko nie wiem którego z Panów przepraszam. Obydwu przepraszam. Na wszelki wypadek. O, o Panu Ozdobie, oczywiście. Pan ten drugi taki, co strasznie szybko i, Pan Gosek. Pan Gosek, który. To pan od, Panie doktorze, liderze dobrej zmian. Tak, fantastyczny w ogóle, tak. Nic nie rozumiałem, co czyta. Czy, Czytał w takim tempie i tak, z taką dykcją, że. Może spokojnie być lektorem. E, absolutnie to jest jakieś pomieszanie z poplątaniem. Pan, który się nauczył, bo widać, że przeszedł szkolenie, żeby w każdym zdaniu mówić. A jak w 2012 roku tam jakiś hang Ten coś tam jakiś ten sam system. Czyli prosta, prymitywna technika utrwalania, że tam coś też jeszcze było. E, no ja rozumiem, że to jest wesoła taka gromada pana Kaczyńskiego. Zresztą on naprawdę siedział, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że on siedział. On się tak nie, że... on no, taki uśmiechnięty. Tak... <laughs> no. Naprawdę, no po prostu wesołe jest życie w Peruszka, gdzie splunie tam, wy... tam modruszka. Nie dajmy się zwieść. Nie dajmy się zwieść. Pod tą maską tego dobrego dziadziunia jest po prostu człowiek, który zepsuł to państwo który ma takie właściwości, o których mówił Lech Wałęsa, że jedyne, co potrafi robić, to burzyć. I to jest ewidentne, to jest widoczne. Już tą komisję dzisiaj też rozwibrował. Natomiast mówię, można mieć naprawdę pretensje, bo rozumiem, że jakiś wsad merytoryczny się pojawił. Nie wiem jak i u kogo, to nie, to nie jest moja, moja działka. Natomiast jeżeli chodzi o te, technologię przesłuchiwania. I techniki różne, no to bardzo przepraszam, ale można by jakieś przeszkolenie sobie tam zrobić. Nie? Zaraz przejdziemy tak, do kolejnego więc... tematu. Ja y, zacytuję naszych widzów: podziękuję, są bardzo aktywni, co mnie bardzo cieszy i strasznie się cieszę, że Państwo nie uciekli. Jak ja tutaj przez 20 minut sama do siebie, właściwie no nie do siebie, do Państwa mówiłam, ale tak no, bez. To bez, dlaczego bez jakby, mieli uciekać? Bez tego wkładu merytorycznego Wkładu. z pana członka tego tak studia, studia wyborczego tak Dostaliśmy super naklejki od Pauliny i Artura, od Piciu G, Sianulus Maximus, bardzo dziękujemy Paweł Jagodziński, Aleksandra Pulman, Regina Chrapowicka, Beata Pietrażycka, Jakub Serewa, bardzo dziękujemy, Elżbieta Trocha, Bold Chef, tutaj też podtrzymuje mnie na dychu i mówi, że nawet mi nieźle wyszło w pojedynkę, bardzo dziękuję, Grynfodziołcha, Mm. Bardzo ładnie. Grindfodiocha pisze, że. Oj, przepraszam, mi się strona zamknęła, ale już mi się otworzyła. Czy są szanse na jakąkolwiek odpowiedzialność tego narcyza do pudła nie pójdzie, bo wiek choroby, a szkoda, bo wtedy mógłby się pośmiać z członków. Chodzi, rozumiem pana prezesa, taki, taka niemiła uwaga. Dominik Kamrowski, mm, który pisze. Że przesłuchania nie dało się słuchać niesłychane. Ja też miałam takie wrażenie po tej pierwszej godzinie, hmm? że jestem strasznie zmęczona, że mimo, że ja to oglądam z poziomu kanapy no bo z herbatką. Przez godzinę 30 prawie minut trwały te przepychanki proceduralne. Ja ja no. jestem tak potwornie zmęczona tym, tym bałaganem. Dobrze. Andrzej Krab Sebastian, który ułaskawia spóźnienie, to twoje. <laughs> Gosia Feris, która nie ma nerwów na oglądanie komisji i czeka na smagowite komentarze, to my, to nasza rola. I pozdrawia nas. Serdecznie z oceanu, To my też pozdrawiamy z tej drugiej strony oceanu. Marek Wilczak, który się cieszy, że jesteśmy w komplecie. Andy Bielecki pisze, że zrobiłeś wejście tak epiczne jak Kamila Biedrzycka w Superekspresie. Gratulacje. Super. Uh -huh. e mm -hmm. Suzy Last pisze, że doktor spóźniarski jak świadek Kaczyński. O, kurwa, to, Stara Wiara tak, tak, tak. pisze, że super wejście doktora Demiro, mistrza suspensu i pozdrawia nas z Wordsburga. Dariusz Basiak, pozdrowienia mm. dla wszystkich członków kanału. Bardzo dziękujemy. <grym> tak jest. To my także. <grym> Aneta Rojewska. Czuję się jedną z dziesięciu tysięcy minus trolle normalnych ludzi. Doktorze uwielbiam i kocham. Andy Bielecki raz jeszcze e, z komentarzem, że ozdobie coś śmiesznego dołożyli do naleśników. <grym> dobre, dobre, dobre. dobre. E, Martita, podczas oglądania komisji zgłodniałam <grym> uporem maniaka panu ozdoba o tych naleśnikach. Ja też lubię A naleśnik. może tam na końcu była taka, że sponsorem, sponsorem tej, jest... tego dnia komisji była naleśnikarnia. Naleśnikarnia, pewnie kom... oh, kur... nie ta posła Zębaczyńskiego. Tylko no nie, nie ta, ta zbankrutowała, ale... <śm> <śm> podobno. Ale to jest dobry pomysł w ogóle. Tak, żeby komisje no. były sponsorowane, tak, lokowanie i ta, i produktu. części, no. części, nie? Tutaj tam tutaj, jedzenie, tutaj... Tutaj woda, którą wąchał tak. pan prezes, też mogłaby no być. No i woda tam ten, była. No, no, by by była może gdyby wącha. była woda, to by może nie wąchał. Może. Mała cholera, poseł Decoration, Performance Życia, Aneta Rojewska, która dziękuję tutaj za... Bo, bo, jak, jakieś podobnie... Podobno trole się zebrały u nas na czacie i o. zostały zablokowane. To Julka, tutaj też Robert pozdrawia panią Julię, która realizuje wszystko za kamerą. Ja też pozdrawiam panią Julię bardzo serdecznie. Tak bez nie, nie byłoby niczego. Cytując klasykę, nie byłoby niczego. E... Magdalena Anton e... dowiedziała się, co prezes robił jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa: budował płot na granicy. E... Małgorzata Kukiełko. E... Gdyby była jedna kadencja, to nie mieliby motywacji, żeby się starać tylko nakraść. Piotr Strychalski, każda kobieta jest kobietą od urodzenia do zejścia, jakby nie kombinować. Nie do końca rozumiem komentarz. To jest, że e... Dziewczynka, także chyba. A, ta, okej. Okay. Piotr Strychalski, który tutaj mi pisze, że moja obecność jest wartością pod, podstawową. Bardzo, panie Piotr, no tak dziękuję, to, to bardzo miłe. Prawda. RB, pani Karolina, proszę pamiętać o moim pytaniu. A kto, ja nie zadałam tego pytania? Pytania RB? Proszę przypomnieć pytanie, dobrze? Pa, panie RB? Nie wiem. Y... Aha, to jest pytanie, no i oczywiście Julia tu zadziałała, bo jest nieomylna, y, y, żeby y, tak. No, pan Erbe mi dziękował i chwalił że, za to, że umilałam y, te trudne miesiące i lata. I pytanie jest, czy jesteście, jesteśmy w pacie prawno-politycznym, jak z tego wyjść? Czy czeka nas ilustracja Rodem z lat 90. To do ciebie zaraz odpowiesz na mm -hmm. to pytanie. Cygano de Bergerac, y, uwaga na nisko latające członki i członków, oczywiście. I Aga Mur. Kiedy posłów wykluczono, czyli ozdobę i goska, i wychodzili za maszyście, pan prezes zakrzyknął: Poddaliście się. Nie wiem, czy zauważyliście, ale to chyba poddaliście do komisji, się do, do komisji, do, że do, właśnie pod do przewodniczącej... tym wykluczeniem tak, pokazała tak. swoją słabość. Ale to, ale to jest dobra uwaga, bo ja też się zawahałem, czy pan prezes nie zastosował tego takiego rycerza z Monty Pythona który, e, cza, taki czarny rycerz stał, że najpierw od, od, ktoś mu tak, ja jedną do rękę, kadłówniem. drugą rękę tak, i mówi, remis. Tak. E, natomiast ja, ja też bardzo wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam i pozdrawiam Szwecję bardzo mocno. Bo mam mm, ciekawe informacje ze Szwecji i przesyłam. I cóż, całuszy. że ze Szwecji? Nie wiem, czy nas czeka lustracja. No właśnie. Dlatego, że mm, na pewno y, jesteśmy w przesileniu, tylko zobaczcie, co się dzieje. Dzieje się naokoło mnóstwo rzeczy. Bo co dzisiaj było ważniejsze, sto razy ważniejsze niż to, co się odbywało na tej komisji, e, otóż reaktywacja trójkąta weimarskiego w takiej już realnej y, y, sprawie. Czyli Donald Tusk, Donald Franciszek, Tusk, który ze Stanów przyjechał i ewidentnie został namaszczony, nie wiem, uświadomiony przez, przez administrację amerykańską, czyli i Majdena, i Ostina pewnie też i Blinkena. Pierwsze, co zrobił w nocy przed dwoma dniami, powiedział, że będzie spotkanie trójkąta. Czyli coś się dzieje. Dzisiaj decyzje zapadły takie, że będą kupowali broń dla Ukrainy w różnych miejscach, nie tylko z tych trzech krajów i latem cokolwiek to znaczy, przyjeżdża do Polski Macron i Scholz na zaproszenie Tuska i to by dawało nam do myślenia jednak w tym kierunku, że czy chcemy czy nie chcemy, ja bym chciał w ogóle, żeby Polska wróciła do tej czołówki krajów europejskich, bo i Polki i Polacy na to zasługują, ponieważ wykonaliśmy gigantyczną robotę dwa razy. A to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo z całym szacunkiem, ale to jest taki trochę mini 89 rok, stąd pytanie jest zasadne o tą ilustrację, natomiast jesteśmy w innym miejscu. Ja czasami na koniec pytania, na koniec programu, kiedy spotykałem się z redaktorem Sekielskim, to zadawałem takie pytanie, jaki stopień ma, jaki stopień ma Pan Maciarewicz, no i tego, na to pytania odpowiedzi nie ma jeszcze ciągle. Natomiast zobaczcie, że epoka tych wszystkich dżadersów się kończy. To znaczy jeszcze jedne wybory, czyli za 4 lata, jeżeli wytrzymacie, wytrzymamy, to nowe pokolenie powinno ich zmieść. To znaczy w polityce są pewne okna. Otwierają się, zamykają się, nam się otworzyło okno. Mocno się o tym teraz mówiło a propos 25-lecia wejścia Polski do NATO. I nie oszukujmy się, sytuacja jest bardzo jasna. My nie spełnialiśmy prawie żadnych kryteriów, jeżeli w ogóle jakiekolwiek spełnialiśmy wejścia do NATO, w związku z tym też nie szafujmy tym naokoło. I nikomu tam nie chodziło o Węgrów ani o Czechów w pierwszej kolejności, tylko o Polaków. I wykonaliśmy gigantyczną pracę. Różnica jest taka, że w rocznicy Wejścia Polski, Czech i Węgier do NATO, nasz prezydent i premier, jedni nie lubią jednego, z drugiego, ale nie symetryzujmy, bo to nie jest symetria. A wręcz uważam, że to jest, sam się teraz ugryzłem w język, ale w tym czasie na Węgrzech wezwano ambasadora amerykańskiego do MSZ-u węgierskiego z pretensjami tam o coś. Pokazuje, jak można pójść w daleką drogę, i wszyscy ci, którzy przywrócili demokrację 15 października, zasługują na największy szacunek, ale to są też liderzy zmiany, bo to nie znaczy, żeby kogoś. Eliminować i nie pozwalać mu funkcjonować w przestrzeni publicznej, natomiast nie można działać na szkodę kraju, a to było po raz pierwszy. Była taka sytuacja, że kraj został zaatakowany od środka, czyli ludzie, którzy rządzili krajem, zaatakowali go po prostu. I dzisiaj, a propos tej komisji, bo o tym mówię, tam było kilka takich elementów. Jeszcze, ja, ja, ja będę się upierał, mamy, na to, mamy tylko prawo, że z boku się łatwo ocenia, ale jak nie potrafisz, nie pchaj się na afisz. My też jesteśmy oceniani, jak widać za każdym razem. Natomiast nie bierzemy państwowych pieniędzy. Tak? To jest też taka różnica, że ta komisja się pewnie dotrze jeszcze. Ona no, zrozumie pewne rzeczy. Natomiast. No, Pegazu... To znaczy, czy musiała się docierać na Jarosławie. No, zaczęli od takiego dotarcia. Na ostro. No, ale. To... Jest, to jest jakaś metoda. Ja na przykład jestem zwolenniczką takiej metody. Rzucania że wody, tak jak wypłynie, do... to dobrze. Jak nie, to niech tak tam klubo, leży. bo jak się uh -huh. uda, to już się wszystko uda zawsze. A jak się nie uda, no to, no, to co? To koniec. No. Mugi, to już się nigdy nie, nie uda. Zwykle się, uda. się, uda. Nie uda. Nie. się Czyli daje jedno. To nikt nie mówi, że czarne jest białe, a białe nie, jest czarne. Nie, Rozumiem. Nie. To, jest, to jest dobre. Natomiast to otwiera też jeszcze wrota do, w dwóch kierunkach, bo a propos linku do komisji, no to yy, podsłuchiwanie pana Bajtka i pana Nisztora jest bardzo pasjonujący, podejrzewam. No właśnie, poczekaj, poczekaj, poczekaj bo nie tutaj. Ja chciałam, ja chciałam jakieś zacytować jeszcze. jakieś. Nie, na razie chciałam zacytować tak. tutaj, bo dialog. Co prawda nie przy, mogliśmy A jest dobra, głosy, do, Ale zrobię to na jeden głos, bo tak trudno nam się podzielić. tym Dobrze. Piotr Nisztor, słuchaj, sprawa jest. Daniel Obajtek, spokojnie, słuchaj, my się nią zaopiekujemy, coś jej zaproponujemy. Za trzy miesiące będzie miała upload. Ja lubię, że tak pan Daniel jest taki światowy. Yeah, of course. Of course. Będzie miał upload. Zostanie 30% mhm. więcej, czy 40, my o nią zadbamy. Piotr Nisztor, super, ja stuprocentowo, yy, trzy kropeczki, Daniel Obajtek, my o nią zadbamy i my tu słowa dotrzymamy. Słuchaj, to nie jest kwestia tak samo o ojca, tylko że on poszedł gdzie indziej, a ja miałem do tego, do nie, dla niego wtedy propozycję w spółce. A on nie chciał ku bo ktoś mu herezji nagadał Kuba. o kontraktach głupich, mhm. kół. Mój syn mówi tak, kura przez W. Kura przez w bez sensu. Nawet ja zacząłem sprawdzać swój, bo takie pierd... że do emerytalnego się nie wlicza i dalej jest... dalej ktoś tam mówi Piotr Nisztor, i potem Piotr Nisztor i Daniel Obajtek mówi, no dobrze, to może kogoś wypię, znaczy, że wyrzucę. Dobrze, to powiedzmy, kiedy chciałby wrócić do tematu, że ten ojciec właśnie tej kury przez w jest tutaj naprawdę bardzo dużo. I też z takiej, bo tutaj jestem na stronie Onetu oczywiście, który piórem Jacka Harłukowicza opublikował fragmenty tych nagrań, ale bardzo mi się też pojawia, hmm, pojawia mi się, po, podoba mi się ten cytat, kiedy się okazuje, że Piotr Nisztor, Nisztor chce się zrewanżować nagraniami z GetBanku, które obciążają co nieco Mateusza Morawieckiego. Czyli handel, handel nagraniami. Tak i na to... Polskie nagrania reaktywowali? Tak i na to... Pan Daniel Obajtek, jakoś tak powiem Ci z małą empatią Woli odpowiada, czytać, bo, to, to, to. bo odpowiada to tak. Takie nagranie ma służyć temu, żeby kura przez W, bo z tego może być materiał, który kogoś zabije, tylko, tylko ma służyć temu, by tych skór tak. przez W na końcu na smycze pozawiązywać. Kura na smycze? Kury Dziwne. Przez W. Dziwne. Natomiast, no, właściwie, przepraszam, to... e, synowie kur przez W. Tak, ale to jest w ogóle, no wiem, i córy Koryntu, Ale <laughs> czy córy Curychu, już nie pamiętam. Natomiast początek, jak przeczytałaś ten dialog, zresztą bardzo pięknie, to tak jakbym słuchał jakiś taki spotkanie literatów, tak, którzy wymieniają swoje myśli, może filozofów gdzieś i to. Prawda. Poza tym też erudytów, jak mówisz, bo tam jest wtrącenie z języka obcego. E, adekwatne, nawet, powiem szczerze. E, no i problem polega na tym, że e, nawet jeżeli takie nagranie było z jakiegoś powodu wykonane, e, to ono podobno e, po zakończonej akcji jest zniszczone. Czyli są dwie no, ale możliwości. Ale tak mówił dzisiaj pan prezes przecież. O, o tym mówię. Czyli są dwie możliwości. Albo akcja trwa dalej. I do tego nagranie zostało zniszczone, albo to, że jest zniszczone, to jest kolejna bajka dla grzecznych dzieci. I skoro pan premier, pan prezydent przytulił do piersi pana Kamińskiego, zresztą ta opowieść dzisiaj była tak wzruszająca, powiem ci, że ja siedziałem i płakałem łzami. E, m, że to jest taki patriota, że on nawet jest nawet, pan prezes użył nie, nie pamiętam słowa, ale wyszło z tego, że przesadza z tym patriotyzmem. Jest tak uczciwy, że jest za uczciwy. No i to było ciekawe w ogóle. E, I jeszcze ileś tam. Tak pan Daniel mówił o kac przepłażyńskim. Tak, już... Fajny chłopak, fajny, tylko kura przez W strasznie uczciwy jest i nie bardzo kura przez W można coś mu tutaj załatwić przez No to. tak, ale to pan Daniel Bajtek akurat ma dobry background, ponieważ e, on został namaszczony przez pana prezesa. Chociaż się pan prezes nie chciał za bardzo na ten temat mówić, o namaszczeniu, że jest e, genialny działujemy. tam i że tam tak jest ma te wszystkie rzeczy. E, no, gdyby to nie dotyczyło naszego kraju. Naszej ojczyzny, naszego życia codziennego, a dotyczy niestety, to można by się rozwinąć jeszcze w tych zabawnych krotochwilach skierowanych do serca, a nie do rozumu. Ale kiedy sobie tak żartujemy, to rozum naprawdę wysyła sygnał, ale o co tu chodzi? To znaczy, co to są za ludzie, skąd oni się wzięli? No, kto ich wybrał, to jest jeszcze jedna sprawa, ale jak daleko można się posunąć w takim no W takim, ja wiem jak to powiedzieć takim abnegacjum, takim nieszanowaniu ludzi, takim olewaniu własnego kraju. Na ustach jest Bóg, honor, ojczyzna i coś tam jeszcze funkcjonuje, a po prostu diabeł pod tą pozuchą. Nie? Zresztą wymiana, a propos diabła wymiana w Episkopacie Polski też jest dosyć ciekawym rozwiązaniem. Można by powiedzieć, że skoro szef y, y, wszystkich szefów w Bieli y, nie rozumie, albo rozumie, co robi, to dlaczego harcownicy pomniejsi mają być y, inni? Powiem Ci, z, z tego powodu tak strasznie wszystko jedno, kto Bezadam? tam jest u tego, u nas wiesz, Ale to może nie być wszystko jedno, bo to jest kolejne pole do tego, żeby... Zacząć się bić o różne rzeczy. Ale myślę, że to jeszcze jest pole, żeby się bić o różne rzeczy, że to jeszcze jest. Że, że, oni napływają jeszcze krwi. E, że jeszcze nie, mają takie nie bez oni powodu, bardzo by chcieli mieć znaczenie władzy i wpływy, ale, ale to jeszcze nie Ale jeszcze, się mają, uda? jeszcze mają Ja myślę, że się nie uda dlatego że kościół, a w zasadzie hierarchia kościoła katolickiego w Polsce wybrała drogę donikąd, tak? Nawet. No, Irlandzką taką, tylko ekspresem. No to irlandzka to była bardzo kulturalna, a tutaj to jest raczej takie trochę bez mózga i bezguście w tym wszystkim. Natomiast tak, jeszcze, jeszcze będą pokazywali rogi. no to Na tym to polega. Pole jest słabe, ale dlaczego wygrał program Proboszcz Plus? <krym> Teraz a propos pana marszałka, który się przepoczwarza w polityka. No właśnie dlatego, że przyszli koledzy z PSL-u i powiedzieli słuchaj, jest tak, tak, tak i tak. No, i w tych małych parafiach to nie wiadomo jak będzie. No, bo jak będą mówić, że my jesteśmy mordercami ludzi, dzieci, i Proboż zambony powie, że nie. Ja bym tego nie, nie docenił. nie mam przed Ja wiem, te i badania tego, są mierzące, zdarza, 90 było, chyba procent. okazuje się, że chyba na pewno ponad 80, nie pamiętam, czy to było 86 czy 89, ale Jakoś o, tak. przytłaczająca większość elektoratu trzeciej Trzecij drogi. Trzeciej drogi, ale nie, nie było rozbicia na... Nie, PSL nie było. trzecia droga. Bo w ogóle koalicji to tam tak. jest 90%, ale no trzeciej tak. drogi samej, grubo ponad 80% to są zwolennicy liberalizacji prawa aborcyjnego, więc trochę ten Szymon Hołownia to jak... Ale to tylko w Polsce jest możliwe, że ludzie sobie wybrali bardziej konserwatywnych przedstawicieli niż sami są. A trochę tak w ogóle, w ogóle tak jest chyba w serii, nasze przedstawicielstwo i to nie pierwsza kadencja i jest bardziej konserwatywne, bo to jest w ogóle ciekawe, że z tych sondaży wynika, że nawet elektorat Konfederacji jest bardziej liberalny niż politycy Konfederacji. To, ja to sobie tak tłumaczę na Ale ten to... tak zwany zdrowy chłopski rozum. Ja bym poszedł tu tropem tego takiej organizacji, ona się nazywa do coś tam. Czy to, to w ogóle żadnych wpływów rosyjskich tam nie ma. Tak, ale też tam jest free laugh. Yy, yy, oni tam, by, tam się żonami wymieniali, tam taki straszny. Klub swingersów. No właśnie nie wiem, co tak to było nazwane. ale. To nie wiem, jak to jest. To taki klub Swingersów, w którym jedna strona nie wiedziała, że do niego należy. No. no. Ale nie wiedza, nie tłumaczy z działań. Ale to nie jest tak, że może się to nie wiedziałem. Ale właśnie o to chodzi, że mm, dlatego ja mówię, że następne, następne wybory sejmowe, kiedykolwiek będą. E, powinny raczej już ukierunkować to e, w jakąś normę, e, bo to nie to chodzi, że teraz było nienormalnie i teraz będzie w drugą stronę normalnie. nie. Teraz wraca to do normy. To jest to, czego na przykład e, e, świadek Jarosław nie zrozumiał albo nie chciał zrozumieć, że teraz to prawo to jest w ogóle już tam, jak to jest możliwe, że takie jest prawo? No właśnie takie jest, bo nie ma wszystkich w ręku on rzeczy, nie o wszystkim decyduje i nie może z ochroniarzami chodzić po Sejmie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Państwo prywatne nie wytrzymało ciśnienia, znaczy państwo prywatne zbankrutowało, ale ma bardzo dużo jeszcze takich e, miejsc, gdzie się broni, tak? gdzie to jeszcze można napsuć trochę rzeczy. E, I e, myślę, że trzeba wytrzymać, znaczy trzy miesiące rządu e, trzeba wymagać i dusić jak najbardziej, ale też trzeba mieć trochę w tym e, dystansu, że niech oni to wytrzymają, niech się dogadają. Ja rozumiem, że Szymon Chłownia też myślał o tej Prezydenturze, bo chyba już powinien przestać. Ale bo ten ruch też może był, 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 był też, też tym spodobany, że może przejmie ten elektorat Dudy. No, trochę tak, bo jest całkiem, wydaje mi się, w tym momencie, to jest półtora roku do wyborów tak, prezydenckich, to może się, może się dużo. Się ale tak, no lubimy sobie to, trochę tutaj dbać i tak, spekulować, tak to, to jest zawsze fajne, że póki co w Prawej Sprawiedliwości nie ma kandydata na prezydenta. No, pan Kobiet dalej. temu był. No ale <laughs> trochę to była Jednak Andrzej Duda był. W innym miejscu politycznie to, niż. Tu to, to jest... Nie, to ja się hmm. zgadzam, nie ma co. Tak, ale hmm. chodzi mi o to, że może się okazać. Poza tym, że Moż... to jest Tomasz według pana Jarosława, a nie Tobiasz. Tomasz, Tobiasz, Dariusz, Mariusz, no co wiadomo. E, o, pan spojrzę, wyładował mi się laptop, tak długo już odmawiamy. Jak, jak do niego mówisz, holno tu. <grywa> e, no ale może się okazać nagle, że w drugiej turze wyborów prezydenckich znajdzie się pan Szymon Hołownia i pan e, Rafał Trzaskowski, jeśli może myślę, się kandydatem tak Koalicji Obywatelskiej. Gdyby na przykład kandydatem Prawa i Sprawiedliwości był pan Tobiasz lub ktoś tego pokroju, mhm. no i wtedy pan Szymon, jak rozumiem, chciałby sięgnąć po ten elektorat właśnie e, osierocony przez kandydata Prawa i Sprawiedliwości który do drugiej tury nie wszedł. No i wtedy właśnie stąd na przykład te uśmiechy takie, że no ja tutaj jednak aborcja to nie bardzo, religia to tam niech zostanie mhm. i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, tylko Róż, jest, nie działa, i, to i, tak i jest zamknę. takie powiedzenie e, szczególnie ludzi wierzących, że jeżeli chcesz rozbawić Pana Boga, to opowiedz mu o swoich planach na przyszłość. Ja bym to sparafrazował, jeżeli chcesz opowiedzieć o swoich planach e, politycznych, to opowiedz im swoim wyborcom na półtora roku przed wyborami. To może być bardzo zabawne. Mam jeszcze trochę naklejek od naszych super naszych. Na, e, mniejszy e, tak, ekran. telefon Dobrze. jeszcze mi działa, laptop mi się rozładował, Jejku, bo to, to jednak... Ile my tu rozmawiamy? Słuchaj, no ty to rozmawiasz godzinę, ja mm. półtorej, bo jak wiesz, miałam tutaj mój, moją swobodną wypowiedź przed rozpoczęciem pomysł. obrad naszej komisji mhm. studyjnej, mhm. więc ja, ja nieco dłużej. Ale tak, przede wszystkim użytkownik, o mnie Kura przez dwóch prosi, żebym pozdrowiła na pozdrowie, aczkolwiek nieco zmienię ten. Y ten Pana lub Pani nikt, gdyż jak wiadomo, niespełna siedmioletni chłopiec, jak tylko usłyszy słowo, którego wie, że ma nie wymawiać, to, to da... wymawia je tym bardziej. Dokładnie. Bardzo często. Tak jak zresztą z, z aborcją w przypadku Szymona, że mamy o tym nie rozmawiać. Więc będziemy o tym rozmawiać nie. teraz non stop. Paulina i Artur. Uwielbiam Pana Oczkosia, super się słucha, zawsze czekam na udziały, na programy z pana, z, z pana udziałem. Beata Skwarska, która jutro odsłucha, dzisiaj leci pić na napoje skokowe, No cóż, piątek wieczór. Gratulujemy. JS, jak komisja mogła tak zawalić to przesłuchanie? No zaraz cię jeszcze zapytam, czy twoim zdaniem tak zawaliła. No i od razu pytanie od Bandoli, czy uważamy, że pani Sroka poradziła sobie dzisiaj? Trochę już na to pytanie odpowiadaliśmy, ale, pytanie. ale możemy wrócić. Suzy Last z prośbą, żeby nie tylko wielowiejsko, ale jeszcze Długosz, Biedrzycką i Grochal naraz. Taki fajny babski team. No może kiedyś się uda. Jak nie się pomieszczą to. Taki... No to damy sobie radę, to się nie martw. Robimy wieczór wyborczy, niedługo trzeba by zrobić tutaj jakiś. Od razu już chciałam Ci powiedzieć, żebyś... że. W wieczu, w wieczu ten, jak to mówią, panieński. Żebyś się nastawił, że w trakcie wieczoru wyborczego tu jesteś. melduje się na pewno. Świetnie. Tak. Magdalena Anton, coraz więcej ujawnionych absolwentów kolegium Tumanum, nie odbiera to jest telefonu. To um, mocne, to jest I pyta, tak. jakie będą kolejne komisje śledczy Piotr Wojciechowski proboszcz plus a dlaczego chołownia nasłał na ryzyka. No bo ryzyk to nie jest to samo, co. No to... Nie, no pewnie to ryzykowanie e... jest zupełnie w innej, w innej religii, to jest. RB tutaj py, py, pyta o kanał zero. Nie, my nie będziemy rozmawiać o kanałach. Bardzo, przepraszam, doceniam zaangażowanie i naklejki, ale jakoś tak. No, tak. W jednej, tak, w jednej stacji telewizyjnej się nie rozmawia o drugiej, to tak myślę, że nie, może nie będziemy rozmawiać po prostu o innym kanale YouTube'owym. I gryf no dziącha... Kupują badziewie z bagdorami, nikt nie wie, ile jakich danych poszło w świat i gdzie Rust nas atomówką, a klawiszem Enter wysadzą z siodła. No tak, to też jest to pytanie, które się dzisiaj pojawiało na komisji. Prawda. Ono jest skomplikowane, dlatego ono się tak nie przebija do um, opinii publicznej, jak inne, bo, bo, bo inne są proste, prostsze w opowieści, ale to jest to pytanie, co się dzieje z tymi danymi? I to jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi. To znaczy to, że to sobie to jest, no. pan Kamiński z panem Wąsikiem słuchali. Ale te dane to szły gdzieś dalej. W Izraelu są, szczególnie z Pegasusa. No tak, ale ten Izrael też nie wiadomo, czy tak się trzyma w pudełeczku, czy też gdzieś dalej tych danych. Z Może sądować, no ale to. Nie, nie bardzo wiem, czego się spodziewaliśmy, dlatego że PiS to nie jest przypadek jednorazowy, tylko to była, było retorsjo. Oni dali próbkę. Dwuletnią, bo wtedy pan prezes Jarosław nie wytrzymał ciśnienia i miał też fałszywe badania. W związku z tym próbka była. No i można by powiedzieć, no, tak jak w małżeństwie: no, że, że ktoś się rozwodzi, a później drugi raz wychodzi za mąż, no to nie tylko mężczyźni pytają mężczyzn, ale też pytają kobiety, kobiet, kobiet czego nie zrozumiałaś za pierwszym razem, tak? Albo czego nie zrozumiałeś za pierwszym razem. Natomiast sprawa jest poważniejsza niż tylko na żarty. Ja wiem, że dzisiaj jest ciężki dzień, jednak 7 godzin obcowania z tak wybitnym intelektem może zmęczyć tych wszystkich znizin, a przecież jednak zastąpił i porozmawiał z nami. Jakże on musiał cierpieć z tego powodu? Ale może i miał satysfakcję, że wszyscy naokoło głupsi, on mądrzejszy. To jest, to pan prezes też ciekawy, że on to często powtarza. Widocznie ma jakiś deficyt e, e, albo coś innego. Natomiast e, fakt jest faktem, że to, jeżeli wyobrażamy sobie wojnę, oby nie w wersji ukraińskiej, to nie, to, nie, to tak nie będzie. To nie, nie będziemy się kryli po lasach Białowieży, Kampinosu czy czegoś jeszcze, tylko to dokładnie jest cyberatak ewentualnie punktowe użycie taktycznej broni jądrowej, jeżeli o tym rozmawiamy. I rzeczywiście cały problem polega na tym, że wchodzimy w taki nowy wyścig zbrojeń, z którego trochę nie ma wyjścia. To znaczy nie udało się ucywilizować Putena i Putena, którykolwiek z nich nie wiem, żyje, właśnie sobie dzisiaj wygrał wybory, zdaje. Się. No trwają, trwają, no, ale, ale są różne. No, no wiadomo, że wygra, ale takie incydenty różne włos O włos, naprawdę. to 80% do przodu to nie jest to, to już nie ma się czym chwalić za bardzo. Zresztą bardzo podobał mi się chociaż Zgrozę Budzi, a tak w ogóle Piany Miedwiediew. Duża sprawa. Natomiast no, możemy pożartować, a możemy się pomartwić. Rzeczywiście cyberbezpieczeństwo i wszelkiego rodzaju tak zwana infrastruktura krytyczna to jest to, o co chodzi. Myślę, że tu się nikt nie będzie pchał z czołgami i z pepeszą, bo to w ogóle nie o to chodzi. I dobrze byłoby to zrozumieć, że kupowanie i tu się czepnę, ale muszę się czepnąć znowu pana Błaszczaka, który jest też parodią Mustanga, chociaż ja na leśnika dzisiaj. No dzisiaj e, chyba tam by tak było obow obowiązkowe menu sprawy. Prawie... była jakaś <gry> naleśnikarnia. Zresztą bardzo dobrze, bo pierogarnie mogą jeszcze wstąpić. Polskie, żeby żurek. O, wyobrażasz sobie, że sponsorem dzisiejszego, dzisiejszej komisji jest żur polski. <śm> <śm> o, bigos na przykład. To też może być ciekawe. I otóż pan Putę nie został, nie dało się go ucywilizować. Naprawdę próbowano mocno. I też pamiętajmy o tym, że nikt nie chce iść umierać na wojnę. To jest podchwytliwe, bo pytanie, co z artykułem 5 NATO w momencie, kiedy to nie jest klasyczna inwazja lądowa, Właśnie. tylko to jest cyberatak. Mamy doświadczenie, bo World Trade Center to też nie była klasyczna inwazja lądowa. No tak, ale. Ja pomijam zmanipulowanie cyberatak oczywiście. jest taki. Trudny do udowodnienia też, jeśli chodzi o konkretnego winnego, bo tam się nikt nie podpisuje za bardzo. Tak, ale ślady te... można znaleźć już w tej chwili mordem Te straty jeszcze... są, no tak. To zależy. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą e, m, dzięki wyborczyniom i wyborcom e, 15 października e, się zatrzymało. My jesteśmy poddawani ciągle, non stop, e, m, Inwigilacji, różnej, znaczy inwigilacji, przepraszam, do doktrynacji, dy, dy, czyli to, co jest przestrzeni publicznej, co można wykreować, to tutaj nie miejmy złudzeń. Głównie Rosja, ale też przy Białorusi i jeszcze Botów i Trolli wpływa na to też, jak myślimy, o czym myślimy i dlaczego myślimy. Zobaczcie, jak często Kaczyński się, się powoływał na to. Że to tak, ja to tamto, a mój ja i mój brat, i to się jeszcze, i opowiadał bajki, że inni to są właśnie agenci i tak dalej. A e, kto rozwalił polskie wojsko, mówiąc kolokwialnie, w dwa lata? No właśnie, myślę, że major generał jednak ja stawiam na taki stopień. E, e, nie trzeba było nic robić, Wystarczyło cofnąć karakale. I udawać, że coś kupuje. I tutaj pan Błaszczak z tą, swoją kartą złotą, którą pojechał, czy platynową już nawet do Korei i zakupił tam jakieś duże ilości żelastwa. To to jest myślenie XIX może początku XX wieku. że ale stoją wiesz, czołgi. na tle czołgów można zrobić sobie zdjęcie. Ja wiem, ale ubrać może to, kupił zieloną, jeden, postawił koszulę, w ogóle, zrobił fontannę. Nie no pewnie poza tym za mundurem panny sznurem, nie wiem dlaczego. Teraz powinno być, chyba że za mundurem panowie sznurem też, tak? Bo Przecież są... za mundurem ludzie sznurem. To ryzykowne twierdzenie jest. E, natomiast, no właśnie to jest to, jak się amatorzy biorą za coś i wyobrażają sobie, że jak mały Kazio wyobraża sobie rzeczywistość. E, polityka, wbrew pozorom, może nie powiem na koniec coś, co jest mm, optymistyczne, ale to jest naprawdę sprawa dla dużych chłopców i dużych dziewczyn. Dziewczynek, niech powiem, dziewczynek, chłopaków i dziewczyn, tak? Dużych, dorosłych. I jeżeli, o, bo przykład jest też, o tym nie rozmawialiśmy, ale ta fantastyczna właściwość pana prezydenta, który nie ma właściwości, że on się umówił na coś w styczniu, bo wiem, że się umówił, mam dobry przeciek, że on z Sikorskim to się dogada, zostawi mu tych czterech plus jeden z tych ambasadorów, a resztę to będzie można wymienić i tak dalej. No, i ponieważ gdzieś został urażony, bądź wiceprezydent, postanowił znowu zagrać powyżej swoich możliwości, nagle się okazuje, że nie hu-hu, jestem twardy. No to Rosław Sikorski co musiał zrobić? Zrobił to, co zrobił, czyli hurtowo odwołał, zresztą w większości przypadków, nie mówię, że wszyscy, ale w większości przypadków, miażdżącej większości przypadków, przypadkowych ludzi z programu Nieudacznik Plus. E, no gdzieś trzeba było tych wszystkich ludzi popychać. No ale dlaczego do ambasadora akurat? Bo to, wiesz, to no to nie ja wiem, ciepło jest, jest tak, ciepło, tak, ładnie, tak, tak. 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 Ciepło, ładnie. No rezydencja. ale zdjęcie przepraszam bardzo. Ja nie jestem biegły w języku angielskim ani ja niemieckim. Ale zdjęcie klauzuli, że ambasador może nie mówić w żadnym języku. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że prezydent jakiegoś miasta nie mówi po angielsku, bo może tłumacza za, tak, i na co dzień nie ma tego. Ale ambasador w naszym kraju... No to, powinna być, to powinien być taki wymóg ale podstawowy. Ale w ogóle na, nawet nie powinno być to wpisane w wymóg, moim zdaniem. Tylko powinna być to oczywista oczywistość, prawda? Panie Jarosławie. No to po to, żeby właśnie tych nieudaczników to powpychać, no to się tak, nawet takie coś się zdjęło. No to ja sobie wyobrażam teraz sytuację taką, że premier mianuje, czy minister sprawiedliwości, minister sprawiedliwości mianuje z pana premiera. To będą szarże d'affaires oni nie będą odbierali, nie będą mogli składać listów uwierzy, uwierzytelniających, bo to nie ma takiej procedury. Ale każdy normalny kraj na świecie, jak zobaczy pismo od Donalda Tuska i orientuje się, co się dzieje, a teraz wszyscy wszystko wiedzą, bez Pegasusa można wiedzieć, no to po prostu ci ambasadorowie będą funkcjonowali przez te 14 miesięcy, czy tam 10 lat zostanie, no aż po prostu kulawa kaczka odejdzie. I teraz pytanie, czy odejdzie bardzo w Niesławie, czy w małej niesławie, czy cokolwiek jeszcze innego, bo to wszystko jest przed nami. To przesłuchanie dzisiaj świadka Kaczyńskiego ze Żoliborza warszawskiego otwiera absolutnie fantastyczne perspektywy nie tylko dla niego. Bo on się ucieszył, było pytanie kto wygrał. Według mnie remis ze wskazaniem na Kaczyńskiego, ale tylko i wyłącznie pod względem formy. Bo komisja sobie nie dała rady z tą formą, natomiast treściowo to był jakiś bełkot. To był człowiek, który po prostu opowiadał jakieś dyrdy mały, nie chciał czegoś powiedzieć, ja to rozumiem. Rozgrywał wielką grę Bernarda Żbika, a to było takie po prostu tanie aktorstwo rodem z, naprawdę z czasów. Marksa, ale grałczo Marksa i tych innych tam takich komików. Kończymy, drogi Mirosławie. No Dostaliśmy tak? jeszcze super naklejki od Iwony Świerczewskiej i od Biedrony. Pan RB domaga się odpowiedzi na pytanie o lustrację. Pan doktor Oczkoś odpowiadał już na to pytanie, tak. panie RB. Proszę parę minut, Marynaście, cofnąć, bo, bo ta odpowiedź padła, ale bardzo dziękujemy mhm. za zaangażowanie. Ostatnie pytanie, krótka odpowiedź. Robiliśmy tu takie różne plebienie. Abiscyty, tak. To znaczy, jak powinno się nazywać Prawo i Sprawiedliwość, bo padł taki pomysł prezesa, że będzie zmiana nazwy. Tylko, żeby osiem gwiazdek tam nie dało się wpisać. Zielony pagórek. Świetne. Świetne. Eee, Daję za darmo. Eee, Jakub Korus wymyślił koty prezesa, ale podobno Marek Sekielski w swoim e, sobie gazety polskiej miał lepsze hasło i była to e, chrześcijańska Unia Jarosława. W skrócie. Partia Zielony Pagórek otwiera duże możliwości, naprawdę. A poza tym. Chrześcijańskie myślę... ugrupowanie chyba, chrześcijańskie ugrupowanie Jarosława. Mm -hmm. W każdym A, razie. Traca się ładnie. Mówił o pośredniku malarzu. Tak? Suski. Tak? Marek Suski. No jest taki pozał. no To o nim mówiłaś? Nie. Nie. Ty mówiłaś, że Sasin, tak? Nie, Nie ja mówię, że y, Korys, korus, korus wymyślił. Ale który. Chce zmieniać nazwę? Poseł mówi o tych chrześcijańskich tam. Nie, no Marek Sekielski a, mówi o tych a, chrześcijańskich. Marek no, wiesz, mówi jak to dobrze, się okay. no wiesz o co chodzi. Okej, okay, bo ja myślałem... W tematach członków cały czas, Rozumiem. no i tak tam zostały te, te, te. No to y... czas się rozczłonkować. No tak, że... ja bardzo dziękuję. Członek Oczkość, członkini Opolska byli dzisiaj z Państwem. O, Polska krwi wzruszony, ale to już bardzo na dziękuję, inną dziękuję, że Państwo z nami byli tak długo, dziękuję, że Państwo też Dziękujemy byli ze mną bardzo. przez mój solowy występ, na który sobie pozwoliłam. No i cóż, zamykamy na ten tydzień studio wyborcze, ale oczywiście odpalamy je na nowo w poniedziałek o 21.00 Będę to ja i będzie prawdopodobnie w studiu Kamil Dziubka razem ze mną, a w niedzielę Tomasz Sekielski i Sekielski Sunday Night Live, więc dzieje się i dzieje, cały czas się dzieje, a w soboty na kanale Sekielski Brother Studio Teoria Spisku z kolei. I mój program, na który też zapraszam, więc zakończyłam taką autoreklamą. Skoro komisję może sponsorować naleśnikarnia lub też Polski Żur, to studio wyborcze może reklamować inne programy na kanale. Późna pora, bardzo dziękuję. Spokojnie. Znaczy, zasadzie Goodbye. Bye bye. Do pisania. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.